Widzę, że bardzo wam się spodobały kryminatoryjne maratony. Odcinki z kompilacją najciekawszych spraw notują sporo wyświetleń, a i w komentarzach piszecie, że chcielibyście tego więcej. Dlatego w nadchodzącym czasie opublikuję jeszcze kilka podobnych zestawień. Dziś zajmiemy się tymi najbardziej tajemniczymi śledztwami. Ale najpierw chwila na autopromocyjny segment. Od bardzo dawna marzyłem o tym, aby wypuścić na rynek własną kraftową kawę i oto jest. Ziarna prawdy. Jeden z najpiękniejszych aromatów. Kawosze na pewno przyznają mi rację. Ta kawa poza świetnym zapachem oczywiście także doskonale smakuje. Wiadomo, może jestem mało obiektywny, bo w końcu to mój produkt, ale naprawdę smak tej kawy ciężko przebić. Wysokiej jakości 100% arabika z Brazylii, z wyczuwalną nutą czekolady i orzechów laskowych. Ale to nie wszystko, bo do mojego sklepu trafiły także nowe wzory kubków i kryminatoryjna torba. Obecnie trwa przedsprzedaż, więc chciałbym w jakiś sposób nagrodzić wszystkich tych, którzy zamówią kawkę w pierwszej kolejności. Do każdego zamówienia kawy w przedsprzedaży dorzucę także pocztówkę z moim autografem. Wysyłkę rozpoczynamy około 15 grudnia, więc zamawiając teraz, masz pewność, że dostaniesz ją przed świętami i w środku znajdziesz pocztówkę z moim autografem. Zaginięcia osób. Od takich zdarzeń rozpoczyna się wiele tajemniczych spraw. Mówi się o tym, że pierwsze godziny są najważniejsze. Każdy dzień bez śladu po zaginionej osobie zwiększa ryzyko, że stało się coś złego. Za chwilę posłuchasz historii, które łączy wątek zaginięć. W niektórych z nich wciąż możemy mieć małą nadzieję na przełom. W innych niestety szansa na pozytywne zakończenie jest minimalna. Ten materiał jest kompilacją opublikowanych wcześniej odcinków na kanale. W opisie znajdziesz spis spraw, które wybrałem do tego zestawienia. Zamieściłem tam także timekody, dzieląc materiał na rozdziały. Dzięki temu możesz łatwo przełączać się między odsłuchem wybranych historii. Sprawa Cindy Anderson. Czy kobieta wyśniła własne porwanie? Słysząc pukanie i widząc za szybą zarys męskiej sylwetki, młoda kobieta bez chwili wahania podeszła do drzwi, aby je otworzyć. Była przekonana, że to jej chłopak albo być może ojciec, który zapomniał kluczy do domu. Jednak kiedy drzwi się otwierały, Cindy spostrzegła w progu mężczyznę, którego wcześniej nie znała. Mimo to nie podejrzewała niczego złego i wpuściła go do środka. Wtedy działo się coś nieoczekiwanego. Nieznajomy chwytał ją gwałtownie za ramiona i próbował wywlec z domu. Cindy chciała się wydostać z jego objęć, ale za każdym razem agresor okazywał się znacznie silniejszy niż ona. W kluczowym momencie dziewczyna budziła się, a jej krzyk mogli usłyszeć wszyscy domownicy. To zazwyczaj jej matka zrywała się z łóżka i biegła do niej upewnić się, czy z córką wszystko w porządku. Przytulała ją i uspokajała, powtarzając, że to tylko zły sen. Po przebudzeniu dziewczyna zazwyczaj była przerażona. Płakała i nawet uspokajający ton jej matki, zapewniający, że to tylko zły sen i nic jej się nie przytrafi, nie był w stanie nic zdziałać. Matce z wyrzutem i przejęciem odpowiadała, że mężczyzna zamordował ją we śnie. Zupełnie jakby przytrafiło jej się to naprawdę. Cindy czuła, że jest inaczej. Koszmar powracał i stale się powtarzał. Czasami rozgrywał się w jej domu, w którym mieszkała całe swoje życie i gdzie przecież miała czuć się bezpiecznie. Zdarzało się, że oprawca pojawiał się w kancelarii prawnej, w której pracowała, i stamtąd ją porywał. Nawiedzał ją wyłącznie w śnie i robił krzywdę. Może te koszmary były jakimś znakiem z niebios. Może były pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Fakty są takie, że życie Cindy już wkrótce owiane zostało wielką tajemnicą. Bliscy Cindy bagatelizowali te koszmary. Rodzice twierdzili, że córka histeryzuje. Powtarzali, że pewnie naoglądała się lub naczytała się za dużo kryminałów w pracy. Według nich najlepszym sposobem na zwalczanie tych koszmarów miały być modlitwy i rozmowy z Bogiem. Mimo podejmowanych prób, które zalecała jej rodzina, Cindy nie potrafiła znaleźć ukojenia. Sny stawały się coraz bardziej natarczywe do tego stopnia, że dziewczyna bała się zasnąć.
Kiedy nadchodziła nocna pora i czas na odpoczynek, robiła wszystko, aby opóźnić zaśnięcie. Przez to zdarzało się, że przychodziła niewyspana do pracy. Wpływało to również na jej nastrój, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie się pogorszył. Dziewczyna, która zwykle była radosna i tryskała optymizmem, w końcu stała się kłębkiem nerwów. Najgorsze w tym wszystkim było to, że ciągnęło się to miesiącami. Nawet jeśli wydawało się, że zła Mara ją opuściła, to i tak, prędzej czy później, wracała, co potęgowało strach i niepokój. Choć rodzice i rodzeństwo początkowo nie uznawali tych snów za znaczące, po latach byli przekonani, że w ten sposób podświadomość Cindy sygnalizowała to, co w końcu ją spotkało. Kiedy 4 sierpnia 1981 roku Cindy Anderson wyszła rano do pracy, jej bliscy nie podejrzewali, że już nigdy jej nie zobaczą. Zaledwie 20-letnia kobieta zaginęła, nie pozostawiając po sobie śladów, zupełnie jakby rozpłynęła się w powietrzu. Od jakiegoś czasu pracowała w kancelarii prawnej w rodzinnym Toledo w stanie Ohio. Była sekretarką i bardzo lubiła swoją pracę, ale uznała, że czas na zmiany. Złożyła 2-tygodniowe wypowiedzenie umowy. A po tym czasie miała wyjechać, by podjąć naukę w college'u. Cieszyła się na nowy etap w życiu, zwłaszcza, że miał jej towarzyszyć chłopak. Tamtego pamiętnego dla jej bliskich dnia nie zjadła z nimi śniadania. Dom opuściła o 8:30, a 20 minut później była już pod kancelarią. Ostatni raz świadkowie widzieli ją niecałą godzinę później, kiedy w południe w biurze zjawili się jej pracodawcy, dziewczyny już nie było. Drzwi do kancelarii były zamknięte, ale nie wyłączono światła i klimatyzacji. Zauważyliśmy, że nigdzie nie ma jej torebki, więc pierwszą myślą było, że musiała wyjść coś załatwić. Mogła pójść wysłać list do klienta lub odebrać paczkę. Jednak jak wchodziliśmy do budynku, wydawało mi się, że na parkingu widziałem jej samochód. Poszedłem to sprawdzić i tak faktycznie było. Pomyślałem, że musiała pójść gdzieś niedaleko, na przykład do pobliskiej kawiarni po kawę. Mimo to minuty mijały nieubłaganie, a ich pracownica nie wracała. Początkowa irytacja zmieniła się w niepokój. Cindy nie porzuciłaby swoich obowiązków tak bez słowa. Byli przekonani, że gdyby miała coś pilnego do załatwienia, zadzwoniłaby do nich, albo chociaż zostawiła jakąś karteczkę z wyjaśnieniem. Nie dała jednak żadnego znaku. Poza tym w kancelarii unosił się dziwny i intensywny zapach, jakby ktoś używał zmywacza do paznokci. Po chwili namysłu pracownicy zdali sobie sprawę z tego, że Cindy nie zrobiła czegoś, co wykonywała zawsze, nawet kiedy wychodziła do kawiarni, oddalonej 5 minut od miejsca pracy, nie zawiesiła w telefonie służbowym połączeń przychodzących. Jeden z dwójki prawników zasugerował, aby powiadomić policję. Utwierdził się w tym przekonaniu, kiedy zauważył książkę leżącą na biurku Cindy. Odruchowo wziął ją do ręki i zwrócił uwagę na zawartość stron, na których była otworzona. Cindy, wbrew temu, co uważali jej bliscy, lubiła czytać przede wszystkim romanse. Jednak w jej ostatniej lekturze pojawił się pewien niespodziewany wątek, który był na pozór zwyczajny, ale w obliczu tamtych okoliczności wydał się co najmniej niepokojący. Dziewczyna była już w połowie lektury, którą pozostawiła na biurku tego dnia. Otwarte strony przedstawiały historię, w której główna bohaterka została uprowadzona, a sprawca miał przy sobie nóż. Kiedy jeden z jej szefów zwrócił na to uwagę i zerknął na zawartość książki, poczuł, że musiało stać się coś złego. Cindy było zdrobnieniem od imienia Cynthia, Cynthia Jane. Te właśnie imiona nadano jej przy narodzinach. Urodziła się w 1961 roku w Toledo. Tam się wychowywała i spędziła całe 20-letnie życie. W rodzinie Andersonów dużą rolę odgrywała tradycja. Byli chrześcijańskimi fundamentalistami, bardzo silnie związanymi z Kościołem. Wyznanie i wypływające z niego przekonania były widoczne dla innych gołym okiem. Uczestniczenie w niedzielnej mszy świętej było złotą zasadą, której nikt nie ośmieliłby się złamać. Angażowanie się w działalność wspólnoty również było czymś naturalnym.
wspólne pikniki, wycieczki, zwyczajne i najprostsze aktywności w ciągu dnia. Andersonowie cenili sobie towarzystwo i przyjaźń innych osób o podobnym stylu życia. I właśnie podczas takich spotkań wspólnoty ewangelickiej Cindy poznała chłopaka, w którym się zakochała. On odwzajemnił uczucie i zostali parą. Jej partner uczęszczał do koledżu, gdzie zgłębiał nauki związane z chrześcijaństwem. Zakochana w nim dziewczyna postanowiła do niego dołączyć. Dlatego chciała zrezygnować z pracy sekretarki w kancelarii prawnej. W sierpniu 81 roku zostało jej już tylko 2 tygodnie do końca. Krótko później miała wyjechać na studia. W domu rodzinnym panowały pewne zasady, których zarówno ona, jak i siostra musiały się sztywno trzymać. Choć obie były pełnoletnie, w dalszym ciągu mieszkały z rodzicami. To oni wyznaczali tak zwaną godzinę policyjną, czyli porę, o której dzieci, nawet już dorosłe, najpóźniej musiały zjawić się w domu. Ojciec negatywnie oceniał współczesne kobiety, które jego zdaniem zbyt wielką uwagę poświęcały wyglądowi i prowokowaniu mężczyzn. Wymagał, by jego córki ubierały się skromnie i pod żadnym pozorem nie mogły przyprowadzać do domu płci przeciwnej. Wyjątkiem byli panowie, którzy wyznawali podobne wartości i byli głęboko wierzący. Jednak kiedy Cindy poznała mężczyznę, który spełniał te kryteria, jej tata nie był do końca zadowolony. Ojciec Cindy często podkreślał, że jego córka była bezwarunkowo posłuszna. Nigdy nie sprzeciwiała się jego woli. Jednak ojciec uznał, że krótko przed śmiercią dziwnie się zachowywała. Jej postępowanie nie podobało mu się, bo Cindy zbyt wielką uwagę poświęcała swojemu wyglądowi, co w jego oczach było próżne. Krótko zanim zaginęła, zachowywała się niczym debiutantka. Bardzo dużo czasu, więcej niż zazwyczaj, poświęcała swojej twarzy, temu jak wygląda i po prostu sobie. Często z tego powodu nie jadła śniadania. Myślę, że to mogło stać się częścią problemu. Przez sąsiadów była postrzegana jako typowa dziewczyna z sąsiedztwa, która zawsze była uśmiechnięta i wyciągała do innych pomocną dłoń. Znajomi i przyjaciele twierdzili, że miała wiele planów na przyszłość i była szczęśliwa, że już niebawem będzie mogła zacząć je realizować. Jednak zaginęła i nikt nie wiedział dlaczego. Rodzina Cindy przypomniała sobie o niepokojących snach, które dręczyły ją w ciągu ostatniego roku. Jej siostra uzmysłowiła sobie, że być może koszmary senne były sygnałem płynącym z jej podświadomości, mówiącym, że coś jest nie tak. Zastanawiano się, czy dziewczyna mogła paść ofiarą uporczywego nękania. Okazało się, że w jej życiu faktycznie mógł pojawić się stalker i zagrożenie, które nie było oczywiste na pierwszy rzut oka. Są to jedynie domysły, aczkolwiek faktem jest, że dziewczyna otrzymywała podejrzane telefony. Ktoś do niej wydzwaniał, w szczególności gdy była w pracy. Znajomi zauważali, że dzieje się coś niedobrego. Cindy mogła być skupiona na obowiązkach w kancelarii albo prowadzić z kimś miłą pogawędkę. Jednak wystarczyło tylko, że ktoś zadzwonił, po czym szybko i nerwowo odkładała słuchawkę. Zmieniał się wtedy jej wyraz twarzy. Gościł na niej niepokój i lęk. Kiedy inni pytali, co się stało, zapewniała, że to nic takiego. Dopytywano też, kto do niej wydzwania, ale ona zbywała te pytania, twierdziła, że to albo pomyłka, albo nikt ważny. Dzień przed tajemniczym zniknięciem w kancelarii zjawił się jeden z klientów i zarazem dobry znajomy Cindy. Rozmawiali ze sobą, a mężczyzna w międzyczasie podpisywał dokumenty. W pewnej chwili zadzwonił telefon. Kiedy odebrała, zareagowała, jakby to, co usłyszała, było nieprzyzwoite lub ohydne i szybko odłożyła słuchawkę. Do dzisiaj dokładnie pamiętam wyraz jej twarzy, który pojawił się w tamtej sytuacji. Była przestraszona, szczerze przerażona. Kiedy sobie to wszystko przypominam, mam ciarki, coś naprawdę ją śmiertelnie wtedy przeraziło. Dlatego po wyjściu z kancelarii zadzwoniłem na policję, by sprawdziła, czy z dziewczyną wszystko w porządku. Brakuje informacji, czy policja dostatecznie zbadała ten wątek. Nie sprawdzono, kto wtedy dzwonił do kancelarii, aby skontaktować się z sekretarką. Do dziś zagadką pozostaje, co 20-latka usłyszała w słuchawce.
Z pewnością musiało być to coś niepokojącego, skoro w jednej chwili stawała się nerwowa i zlękniona. Pojawiły się też spekulacje, że być może nie chodziło o treść przekazu, ale o głos nadawcy. Mógł należeć do kogoś, kogo młoda kobieta się obawiała z nieznanych nam przyczyn. Nie tylko kwestia tajemniczych telefonów pozwalała wnioskować, że Cindy mogła paść ofiarą stalkingu. Około 10 miesięcy przed jej tajemniczym zniknięciem, na ścianie budynku, który znajdował się naprzeciw kancelarii, ktoś namalował napis „Kocham cię, Cindy”. Autor podpisał się inicjałami GW. Młoda sekretarka przez pół roku praktycznie każdego dnia musiała patrzeć na ten mural, gdyż miała na niego idealny widok z okna. Wyglądało to tak, jakby ktoś specjalnie sobie to zaplanował i wybrał akurat to miejsce. Ochrona budynku i policja postanowiły zbadać, kto był sprawcą aktu wandalizmu. Kiedy policja szukała winowajcy, Cindy zastanawiała się, czy wyznanie miłości było skierowane do niej, czy do innej kobiety o tym samym imieniu. Może był to tylko zbieg okoliczności. Istniało spore prawdopodobieństwo, że to tylko zbieżność imion, lecz okazało się, że w pobliżu nie mieszka ani nie pracuje żadna inna Cindy. Panna Anderson była jedyną dziewczyną w okolicy, o którą mogło chodzić. Policjanci mieli kilku podejrzanych. Jednym z nich był mężczyzna pracujący w biurowcu, w którym mieściła się kancelaria prawna. Miał on klucze do wszystkich biur, mógł bez problemu wejść do środka i później zamknąć drzwi. Nie podano, jak się nazywał, ale wiadomo, że jego inicjałami były litery GW. Nie udowodniono mu, by to on był autorem napisu. Po zniknięciu dziewczyny ponownie go sprawdzono, ale nic nie wskazywało na to, by miał z nią coś wspólnego. Według niektórych źródeł odnaleziono osobę, która wyznała miłość przez graffiti. Sprawca tego czynu miał powiedzieć, że chodziło o inną Cindy i podobno to tłumaczenie zostało zaakceptowane. Aczkolwiek wcześniej zbadano ten wątek i ustalono, że jedyną Cindy w okolicy była przecież Cindy Anderson. Kiedy 6 miesięcy później napis zamalowano, Cindy tylko na chwilę odetchnęła z ulgą. Nie minęło wiele czasu, zanim malowidło powróciło, tym razem większe i bardziej widoczne niż za pierwszym razem. W pobliżu na innych budynkach pojawiły się podobne napisy i uznano, że musiała dokonać tego ta sama osoba. Jedno graffiti głosiło, że GW kocha CJ. CJ powiązano z Cindy, jej pełnym imieniem. Cynthia Jane. Z kolei inni sugerowali, że GW to nie inicjały imienia i nazwiska, a skrót od angielskiego wyrażenia guess who, czyli zgadnij kto. Dziewczyna była zestresowana tą sytuacją i wszystko wskazywało na to, że czuje się przez nią niekomfortowo i nieprzyjemnie. W jej życiu mógł pojawić się tajemniczy wielbiciel, który zabiegał o jej względy. W takiej sytuacji Cindy, która była w szczęśliwym związku, najprawdopodobniej odrzuciłaby te zaloty. Różne historie kryminalne udowodniły, do czego zdolni są mężczyźni odrzuceni przez kobiety. Jednak nie dowiedziono, czy to była jedna z podobnych sytuacji. 20-latka była pełna obaw, z którymi podzieliła się nawet z prawnikami, dla których pracowała. Mężczyźni dali jej kilka wskazówek, jak powinna na siebie uważać. Chcieliśmy, by w pracy czuła się komfortowo i bezpiecznie, dlatego zasugerowaliśmy jej, by nawet w godzinach otwarcia kancelarii zamykała drzwi od wewnątrz. Otwierała je wyłącznie wtedy, kiedy zachodziła taka potrzeba, czyli na przykład zjawił się wcześniej umówiony klient. Na jej biurku pojawił się też przycisk alarmowy, który miała nacisnąć w sytuacji zagrożenia. Po wciśnięciu osoby pracujące poza kancelarią, ale w obrębie tego samego budynku, miały zareagować. Anderson nigdy nie skorzystała z tej opcji. Zastanawiano się, jeśli faktycznie tamtego dnia działa jej się krzywda i ktoś chciał ją uprowadzić, dlaczego nie wcisnęła alarmu? Nie miałaby pewności, że ktoś faktycznie w porę ruszy jej z odsieczą, ale byłaby to na pewno jakaś nadzieja. Mimo to nie podjęła takiej akcji. Być może w obliczu zagrożenia nie pomyślała o tym, bądź sprawca w jakiś sposób jej to uniemożliwił.
Jednak do uprowadzenia mogło dojść nie w kancelarii, a poza nią. W biurze, w którym pracowała, nie odnaleziono żadnych śladów wskazujących na czyjeś wtargnięcie, szamotaninę, próbę walki i ucieczki. Rzeczy pozostawiono na swoim miejscu. Nie było bałaganu ani nawet śladów krwi. Uprowadzenie kogoś i użycie wobec takiej osoby przemocy bądź podstępu w dużej mierze wiąże się z takimi sytuacjami. Wszystko działo się pod osłoną dnia. W każdej chwili w biurze mogli zjawić się klienci bądź prawnicy, co dla potencjalnego porywacza było pewnym zagrożeniem. Poza tym fakt, że na miejscu nie znaleziono torebki i kluczyków od samochodu zaginionej, nie bardzo pasował do sugestii, że została uprowadzona z miejsca pracy. Czy porywacz pozwoliłby swojej ofierze zabrać swoje rzeczy i zamknąć biuro? Bardziej logicznie brzmi to, że jeśli ktoś chce kogoś uprowadzić, zależy mu na tym, by zrobić to jak najszybciej. Istniało prawdopodobieństwo, że do uprowadzenia doszło, kiedy kobieta wyszła z biura. Mogła pójść przykładowo po kawę albo na lunch, zamknąć drzwi. Będąc przekonaną, że zajmie jej to tylko chwilę, nie zostawiła kartki dla swoich szefów. Po drodze mogła spotkać swojego porywacza. Ta wersja wydarzeń także nasuwała pewne wątpliwości i pytania. Przede wszystkim skłaniała do refleksji, jak to możliwe, że w okolicy, która tętniła życiem, w biały dzień, doszło do uprowadzenia. Powinni pojawić się jacyś świadkowie, którzy dostrzegliby coś podejrzanego. Mimo to nikt nic takiego wtedy nie widział ani nie słyszał. Czy do porwania doszło w innej części miasta? To sugerowałoby, że porywacz śledził dziewczynę i pasowałoby to do teorii o uporczywym nękaniu. Dobrze ją pamiętam. Zawsze grzecznie mówiła dzień dobry i przyjaźnie pytała, co tam. Widać było, że jest porządna i poukładana. Ponadto była bardzo atrakcyjna, w dodatku młoda. Przyciągała uwagę mężczyzn i chłopców nawet z sąsiedztwa. Na pewno interesowali się nią także nieznajomi. Ktoś mógł ją sobie wypatrzeć w tłumie, spacerując po mieście albo przejeżdżając obok jej domu lub pracy. Ojciec Cindy nigdy nie przepadał za chłopakiem córki i miał co do niego złe przeczucia. Uważał, że ten związek odmienił dziewczynę i nie podobało mu się to. Jednak nic nie wskazywało na to, aby miał z tym tajemniczym zniknięciem coś wspólnego. Policja oczywiście go dokładnie sprawdziła i szybko został wykluczony z kręgu podejrzanych. Policja nie miała zbyt wielu tropów. Nie wiedzieli, gdzie szukać śladów i dowodów, kogo powinni jeszcze przesłuchać. Jedyne, na czym mogli się opierać, to teoria o stalkerze, lecz nie mieli żadnego podejrzanego. Nie zauważono, by ktoś śledził Cindy. Wiadomo było jedynie, że ktoś do niej wydzwaniał, a ona się czegoś lub kogoś obawiała. Wszystko to stanowiło domysły, poszlaki, w których pojawiło się mnóstwo niedomówień i luk. Nieoczekiwanie na policję zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że ma cenne informacje dotyczące Cindy Anderson. Nie przedstawiła się. Mówiła do słuchawki cicho, właściwie to szeptała. Powiedziała, że wie, gdzie przebywa zaginiona dziewczyna. Kiedy rozmawiający z nią policjant próbował dowiedzieć się jakichś szczegółów, rozmówczyni stawała się nerwowa. Kilkukrotnie powtarzała, że się boi, że nie ma zbyt wiele czasu, ale kogo się obawiała, tego już nie zdradziła. Po kilku próbach wydobycia z niej informacji przez policjantów rozłączyła się, ale jakiś czas później ponownie zatelefonowała. W dalszym ciągu nie chciała powiedzieć, jak się nazywa i mówiła bardzo cicho. Odrzekła, że poszukiwana jest przetrzymywana w piwnicy Białego Domu. Mówiła o dwóch domach pomalowanych na biało, stojących obok siebie i należących do tej samej rodziny. Podczas rozmowy twierdziła, że właściciele tych posiadłości wyjechali z miasta, ale ich syn pozostał na miejscu. To on uprowadził i przetrzymywał młodą kobietę. Kiedy zapytałem o adres, informatorka się rozłączyła. Policja odnalazła w Toledo dwa domy, które pasowały do opisu przedstawionego przez anonimową rozmówczynię. Obie posiadłości zostały przeszukane, ale nie znaleziono w nich nic, co wskazywałoby na to, że ktokolwiek był tam przetrzymywany. Nie było śladów obecności Cindy, wobec tego uznano, że był to żart. Tożsamość dzwoniącej kobiety do dziś nie została odkryta.
Nigdy więcej już nie zadzwoniła. Być może wskazała niewłaściwy dom. Bądź policji nie udało się dotrzeć pod dobry adres. Jest też szansa, że do czasu zjawienia się śledczych na miejscu sprawca zamordował Cindy i pozbył się jej ciała. Z drugiej strony, mógł to być naprawdę żart bądź chęć skierowania sprawy na inne tory. Na przełomie lat 70. i 80. w Toledo grasowało dwóch seryjnych morderców i gwałcicieli, którzy byli braćmi i działali wspólnie. Bracia Cook, Anthony i Nathaniel, napadali na zakochane pary. Kobiety były gwałcone na oczach swoich partnerów. Następnie sprawcy strzelali do mężczyzn i ich zabijali. Kobiety ponownie wykorzystywano i torturowano, a później w równie okrutny sposób odbierano im życie. Mordercze rodzeństwo zaatakowało również autostopowiczkę, która podróżowała samotnie. Zwabili ją do samochodu, zaoferowali podwózkę. Wywieźli ją w ustronne miejsce i zgwałcili, a na końcu zamordowali. Ich najmłodsza ofiara miała zaledwie 12 lat. Dziecko również zostało podstępem zaproszone do ich auta. Na miejsce zbrodni wybrano porzucony teatr. To tam bracia poddali ją torturom i zabili. Pod koniec 81 roku jeden z braci został ujęty przez stróżów prawa i oskarżony o jedno z dokonanych zabójstw. Skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności. Byli czarnoskórzy. Z tego względu wielokrotnie w swoim życiu zetknęli się z marginalizacją, dyskryminacją i rasizmem. Takie sytuacje wywołały u nich nienawiść do białych osób. Wszystkie ich ofiary okazały się białe. W toku śledztwa doszliśmy do wniosku, że ich zbrodnie były motywowane rasowo. Przez chwilę ci mordercy z Toledo byli brani pod uwagę w sprawie zaginięcia Cindy. Dziewczyna świetnie mogła wpasować się w ich profil ofiary. Była biała, uprzywilejowana, pochodziła z konserwatywnego domu. Środowiska fundamentalistyczne, zwłaszcza 40 lat temu, powtarzały rasistowskie hasła o czystości rasy i białej supremacji. Bracia mogli ją wypatrzeć na ulicy, dowiedzieć się, gdzie mieszka i pracuje, a później śledzić. To oni mogli wydzwaniać do niej z groźbami. Bracia Cook zaprzeczyli, by mieli cokolwiek wspólnego z jej zniknięciem. Twierdzili, że nawet nie znają Cindy, nigdy nie widzieli jej na oczy. W toku śledztwa nie odnaleziono niczego, co mogłoby ich połączyć z jej zniknięciem. Wszystko opierało się na zasadzie przeczucia, że dziewczyna stanowiła dla nich idealną ofiarę. Kiedy w mieście znika dziewczyna, która nie miała żadnych wrogów, a w tym czasie seryjni zabójcy polowali na swoje ofiary, no to sprawy automatycznie wydają się powiązane. Aczkolwiek, kiedy jeden ze sprawców opowiedział policjantom o dokonaniu zabójstwa, z którym go wcześniej nie powiązano, wysnuto wniosek, że gdyby ta dwójka faktycznie miała coś wspólnego z zaginięciem Cindy, prędzej czy później przyznaliby się do tego. Tak się jednak nie stało, więc tę wersję odrzucono i wzięto ją za ślepy zaułek. Jednym z prawników zatrudnionych w kancelarii i zarazem przełożonym Cindy był Richard Neller. Jego klientem był m.in. José Rodríguez, boss narkotykowy. Jednak ich znajomość odbiegała od typowej relacji klient-adwokat. W połowie lat 90. Neller został aresztowany. Jemu i 8 innym osobom postawiono zarzuty związane z przestępczością narkotykową. Wykazano powiązania z grupą przestępczą, na czele której stał Rodríguez. Ich współpraca trwała od końca lat 70. Kiedy Cindy powierzono obowiązki sekretarki, adwokat podążał już przestępczą ścieżką. Gdy ta informacja ujrzała światło dzienne, wiele lat później zaczęto spekulować, czy to, że jeden z prawników okazał się przestępcą, może jakimś cudem mieć związek z zaginięciem jego dawnej sekretarki. Podejrzenie okazało się uzasadnione, gdyż podczas procesu jeden ze świadków dostarczył zeznań, które powiązały te dwie sprawy ze sobą. Jedna z osób wywodząca się z mafijnego półświatka opowiedziała o tym, jak pewnego dnia José przyznał się do zamordowania Cindy Anderson. Świadek nie znał motywu ani żadnych szczegółów. Był w stanie jedynie przywołać słowo gangstera, które bez dowodów nie miały żadnego znaczenia.
Nie podano do informacji publicznej, jak przebiegało przesłuchanie Rodriguez'a pod kątem pytań o Cindy, ale wszystko wskazuje na to, że mężczyzna musiał zaprzeczyć tym doniesieniom. Policji nie udało się też trafić na cokolwiek, co przemówiłoby za tym, że zeznania świadka podczas procesu sądowego były prawdą. Prokuratorzy zaś wysnuli pewną możliwość tego, co się wydarzyło, ale po raz kolejny tylko narobiono nadziei rodzinie dziewczyny na rozwiązanie sprawy. Uznano, że za zaginięciem i śmiercią dziewczyny stał jeden z jej szefów i jego znajomy gangster. Boss narkotykowy czasami bywał w kancelarii, by porozmawiać ze swoim prawnikiem. W trakcie tych rozmów mogli poruszać sprawy związane z ich nielegalną współpracą. Sekretarka mogła wszystko usłyszeć. Być może została przyłapana na podsłuchiwaniu, bądź sama się zdradziła, że o wszystkim wie. W sytuacji, gdyby zagroziła, że wyda ich policji, mężczyźni, obawiając się jej, mogli obmyślić plan jej uprowadzenia i zamordowania. Pozostało to tylko teorią. Mężczyznom nic nie udowodniono i odpowiedzieli oni wyłącznie za przestępstwa związane z przemytem narkotyków. Zeznania świadka mogły stanowić wyłącznie próbę odwetu na Rodriguezie, chęć wyrównania rachunków za pewne gangsterskie poczynania. Mimo to ojciec Cindy wyraził przekonanie, że to mogło wydarzyć się naprawdę. Moja córka zawsze wiedziała, co jest słuszne i jak należy w życiu postępować. Nigdy nie złamała prawa, nie popełniła nawet najmniejszego wykroczenia, nie dostała mandatu za złe parkowanie. Gdyby dowiedziała się, że ktoś inny popełnił przestępstwo, nie pomogłaby tej osobie tego ukryć. Poszłaby prosto na policję i powiedziała wszystko, co wie. Rodzice zaginionej aż do śmierci mieli nadzieję, że jeszcze zobaczą córkę. Niestety, matka zmarła 2 lata po zaginięciu Cindy. Jej ojciec też nie dożył tej wyczekiwanej chwili. Jednakże mężczyzna często pojawiał się w mediach. Liczył na to, że stały rozgłos pomoże w rozwiązaniu sprawy. Wierzył, że Cindy żyje, że padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego straciła pamięć i dlatego nigdy nie wróciła do domu. Według pewnych teorii, zwłaszcza przywoływanych w ostatnich kilku latach, Anderson żyje i ma się dobrze. Choć wylansowano pogląd, że 20-latka została uprowadzona, to pojawili się tacy, którzy twierdzili, że ona po prostu uciekła daleko od swojej rodziny. Po jej zaginięciu pojawiło się wiele różnych plotek i doniesień, które w pewnym stopniu próbowały podważyć nieskazitelny wizerunek rodziny Andersonów. Zwracano uwagę na to, w jaki sposób ojciec wypowiadał się w prasie o córce. Można powiedzieć, że dziecko było grzeczne i nigdy nie sprawiało problemów. Rodzice często tak robią. Jednak niepokojące jest ciągłe podkreślanie, że jego córka była posłuszna. Ona była dorosłą kobietą, która podejmowała własne decyzje. Coś w tych słowach jest nie tak. Cindy nigdy nie skarżyła się znajomym na sytuację w domu, ale oni dostrzegali to, że panowały tam surowe zasady, którym momentami trudno było sprostać. Musiała być idealną córką. Za czasów szkolnych przynosiła do domu świetne oceny, a wolne chwile poświęcała na intensywną naukę oraz kościół. Rodzice bacznie obserwowali, z kim zadaje się ich córka, i nie wszystkie znajomości były akceptowane. Obawiali się, że niewłaściwa koleżanka lub kolega sprowadzi Cindy na złą drogę. Ta dbałość o nieskazitelny wizerunek dziewczyny i próba sprawowania kontroli nad jej życiem były dla niektórych co najmniej niepokojące. Nawet kiedy dorosła i skończyła szkołę średnią, dalej wyglądało, jakby znajdowała się pod kloszem rodziców. Po jej zniknięciu ludzie prześcigali się w powtarzaniu różnych plotek. Mówiono, że ojciec Cindy miał skłonności do agresji. Niektórzy posuwali się nawet o krok dalej, z twierdzeniem, że Michael Anderson seksualnie wykorzystywał obie córki. Żadne z tych doniesień nie zostało potraktowane poważnie i zweryfikowane. Do teorii o ucieczce pasowało kilka faktów. Przede wszystkim to, że dziewczyna dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Tak jakby nie chciała zostać odnaleziona. Z drugiej strony, inne dowody przeczyły takiej możliwości, a koronnym przykładem miało być konto bankowe Cindy. Młoda kobieta zgromadziła na nim całkiem sporo oszczędności, ale po 4 sierpnia 1981 roku nigdy więcej nie skorzystała z tych pieniędzy. Również przed zniknięciem nie wypłacała żadnych dużych sum.
W razie ucieczki potrzebowałaby przecież gotówki, a mając już jadzie środki, teoretycznie powinna z nich skorzystać, jednak nie tknęła ich. Mogła też postąpić tak celowo, aby nie naprowadzić śledczych na swój trop. Bardziej śmiałe wersje tego, co się wydarzyło, zakładają, że Cindy Anderson obmyśliła cały plan, jak uwolnić się od rodziców, którzy podcinali jej skrzydła. Przerażające sny, nękanie przez nieznajomego, czy nawet telefon anonimowej kobiety na policję. Są i tacy, którzy są przekonani o tym, że za wszystkim stała Cindy i zrobiła to dlatego, by nikt jej nie podejrzewał o ucieczkę. Sprawa Gudmundura i Geirfinnura Einarssonów. Najbardziej tajemnicze zaginięcia na Islandii. W pierwszej połowie lat 70. Islandię zamieszkiwało niewiele ponad 200 tysięcy ludzi, z czego ponad 2/3 stolice kraju, Reykjavik. Islandczycy często sami o sobie mówili wtedy, że mieszkają w wielkiej wiosce, w której prawie wszyscy się znają. Odcięci od reszty świata, czuli się u siebie niezwykle bezpiecznie. I to nie bez powodu, bo do poważnych przestępstw dochodziło tam niezwykle rzadko. A jeszcze rzadziej popełniano morderstwa. Policyjne statystyki z tamtych lat nie pozostawiają wątpliwości. Do zabójstwa dochodziło średnio raz w roku, choć zdarzały się także lata, w których żaden mieszkaniec wyspy nie padł ofiarą takiego przestępstwa. A jeśli już tak się nieszczęśliwie zdarzyło, sprawcą w zdecydowanej większości stawał się znajomy ofiary. Zabijał najczęściej pod wpływem alkoholu, zwykle po ostrej awanturze, za pomocą noża lub własnych rąk. Nie było w tych zbrodniach żadnej tajemnicy, żadnej niespodzianki i pytań bez odpowiedzi. Po schwytaniu zabójcy prawie zawsze okazywało się, że miał on za sobą bogatą historię przemocy rodzinnej, o której i tak wiedzieli wszyscy jego sąsiedzi i znajomi. Morderca szybko lądował za kratkami, a życie toczyło się dalej. Planowane zabójstwa z premedytacją praktycznie się nie zdarzały. Broń palna jako narzędzie zbrodni? Nie ma mowy. Z takim czymś Islandczycy spotykali się jedynie w amerykańskich filmach sensacyjnych. Nic więc dziwnego, że obywatele ufali miejscowym stróżom prawa niemal bezgranicznie. Tylko raz policja nadwyrężyła te zaufanie, gdy w roku 68 zamordowano taksówkarza z Reykjaviku. Całe społeczeństwo doznało szoku, jakiego do tej pory nie doświadczono. I to dwa razy. Najpierw, gdy okazało się, że do zbrodni doszło na tle rabunkowym, a śledztwo wykazało, że sprawca prawdopodobnie nie był spokrewniony z ofiarą. Drugi szok był o wiele większy. Zabójcę nigdy nie zidentyfikowano, a co za tym idzie, nie schwytano go i nie zamknięto w więzieniu. Nawet najstarsi mieszkańcy nie mogli sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w ich kraju. Po tej sprawie policja znalazła się w prawdziwym ogniu krytyki. To, co w innych państwach uchodziło za niezbyt chlubną normę, przecież często mordercy unikali schwytania, a nawet zidentyfikowania, w Islandii okazało się narodową hańbą. Musiało minąć kilka kolejnych lat, aby ludzie ponownie zaczęli ufać policji. Traumatyczne echa tamtej zbrodni powoli cichły. Jednak gdy rozpoczął się rok 74, żaden z Islandczyków nie mógł nawet przypuszczać, że już wkrótce szok, jaki przeżyli 6 lat wcześniej, powróci do nich ze zdwojoną siłą. I towarzyszyć im będzie przez następnych kilkadziesiąt lat, praktycznie pozostając z nimi do dziś. Sobota, 26 stycznia 1974 rok. W liczącym niespełna 10 tysięcy mieszkańców portowym miasteczku Hafnarfjordur, położonym na przedmieściach Reykjaviku. Tam słońce weszło o godzinie 10:30, by zajść niespełna 6,5 godziny później. Termometr prawie przez cały dzień wskazywał 3 stopnie poniżej zera. Typowa islandzka zima, choć po południu tamtego dnia pogoda nagle się pogorszyła.
Znad Atlantyku nadciągnęła burza. Zaczął padać gęsty śnieg, dookoła szalała zamieć. Takie warunki nikogo jednak specjalnie nie dziwiły. Niezachęcająca do przebywania na zewnątrz pogoda podzieliła ludzi na dwa obozy. Jedni zamknęli się we własnych domach, próbując znaleźć sobie jakieś interesujące zajęcie. Inni, do tej grupy zaliczały się młode osoby, sobotni wieczór postanowili spędzić w klubach. Jednym z takich młodzieńców był Gudmundur Einarsson. Wesoły i niezwykle miły chłopak, bardzo przez wszystkich lubiany. Jego znajomi potrafili wymienić chyba tylko jedną jego wadę. Długowłosy 19-latek miał strasznie słabą głowę jak na Islandczyka. Tak przynajmniej o nim mówiono. Był on już w stanie mocno utrudniającym chodzenie, gdy tuż po północy postanowił wrócić do stolicy. Wymknął się po cichu, tak że żaden z jego przyjaciół nawet nie zauważył, że wyszedł. W nocy nie kursowały autobusy, więc chłopak postanowił pójść do domu na piechotę. Do przejścia miał około 10 km. W taką śnieżną noc to zdecydowanie za dużo, nawet dla kogoś zupełnie trzeźwego. A powiedzieć, że on był pijany, to tak jakby nic nie powiedzieć. Wkrótce minął go przejeżdżający samochód. Kierowca zauważył go na drodze. Towarzyszył mu jakiś mężczyzna. Obaj szli mocno chwiejnym krokiem, machając w stronę nadjeżdżającego auta. Próbowali złapać stopa. Bezskutecznie. Godzinę później nadjechał drugi samochód. Tym razem Gudmundur szedł już sam. Nagle przewrócił się, tak niefortunnie, że omal nie wylądował pod kołami zbliżającego się pojazdu. Kierowca w ostatniej chwili wyhamował na ślistej drodze. Choć był środek mroźnej nocy, śnieżyca nie słabła, a idący samotnie młody mężczyzna wyraźnie potrzebował pomocy w postaci podwózki. Ten kierowca także się nie zatrzymał. Dlaczego pozostawił człowieka leżącego w śniegu na środku jezdni? Czy bał się zabrać przypadkowego autostopowicza? Czy może po prostu spieszył się, aby dotrzeć do domu, zanim śnieg całkowicie zasypie tę asfaltową drogę? A może podnoszący się z kolan chłopak pokazał mu wyraźnie, że nie potrzebuje podwózki? Tak czy inaczej, pijany 19-latek kontynuował pieszą wędrówkę. Nigdy jednak nie dotarł do swojego domu. Gdy w poniedziałek nie nawiązał on kontaktu z żadnym ze swoich przyjaciół, ci zaczęli się martwić. Rozpoczęli poszukiwania na własną rękę, bezskutecznie próbując ustalić, co się z nim stało. We wtorek o tym zaginięciu powiadomiono policję. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się niemal natychmiast, choć złe warunki pogodowe znacznie ją utrudniały. Ponad 200 osób przeczesywało całą okolicę, przedzierając się przez śnieg, sięgający czasami prawie do pasa. Bliscy zaginionego wciąż mieli nadzieję, że 19-latek wkrótce odnajdzie się cały i zdrowy. Mijały jednak kolejne dni, a później tygodnie, aż w końcu poszukiwania zostały definitywnie odwołane. 19-latek przepadł bez śladu, ale szukający go ratownicy nie byli tym faktem zaskoczeni, co podkreślił jeden z nich w filmie dokumentalnym o tej historii, Out of Thin Air. Taki jego tytuł, znajdziecie go na platformie Netflix. To była smutna historia, ale niestety typowa dla naszego kraju. W Islandii bardzo często dochodzi do zaginięć. W rozległych polach lawy niektóre szczeliny mają głębokość dochodzącą nawet do 30 metrów. Bardzo łatwo w nie wpaść, zwłaszcza gdy przykrywa je warstwa śniegu. Natura jest bezlitosna, a ludzie często stają się jej ofiarami. Znikają po cichu, bez świadków, bez śladów. Przez kolejne dziesięciolecia ludzie w Islandii znikali bez wieści. Po bezowocnych poszukiwaniach ich nazwiska z czasem blakły w pamięci tamtejszej opinii publicznej. Ofiary stawały się wtedy jedynie bezduszną statystyką. Liczbą, która wciąż się powiększała. Wszyscy, oczywiście poza bliskimi zaginionego, szybko zapominali, że taka osoba kiedykolwiek istniała. Taki sam los spotkałby na pewno także zaginionego 19-latka, gdyby nie kolejne niewyjaśnione zaginięcie, do którego doszło następnej zimy, 10 miesięcy później.
32-letni Geir Finur Einarsson nosił to samo nazwisko co zaginiony wcześniej 19-latek, ale obaj nie byli ze sobą spokrewnieni. Pracował na budowie w mieście Keplavik, 50 km od stolicy. Miał opinię domatora, człowieka bardzo rodzinnego, skupionego głównie na wychowywaniu dwójki małych dzieci. Rzadko spotykał się ze znajomymi. Zamiast tego wolał pomagać żonie w domowych obowiązkach. Wieczór 19 listopada 1974 roku Geir Finur jak zwykle spędzał w domu. Szykował właśnie swojego 12-letniego syna do snu, gdy zadzwonił telefon. Odebrał, a następnie w milczeniu słuchał, co ma mu do powiedzenia jego rozmówca. Na koniec z wyraźną niechęcią oznajmił, że zaraz przyjedzie. Po rozłączeniu się ubrał kurtkę i wyszedł z domu. Zanim zamknął za sobą drzwi, będący już w piżamie chłopiec zdążył go jeszcze zapytać, czy może pojechać razem z nim. Najpierw głośne nie, a później jeszcze głośniejsze trzaśnięcie drzwiami. Tyle zapamiętał jego syn. Już nigdy więcej nie zobaczył swojego ojca. Następnego dnia żona powiadomiła policję. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Jednak w przeciwieństwie do zaginięcia Gudmundura, policjanci bardzo szybko zaczęli podejrzewać, że być może nie było to takie zwykłe zaginięcie. Jego samochód znaleziono zaparkowany przy miejscowej kawiarni. Kluczyki wciąż były w stacyjce. Śledztwo wykazało, że to właśnie z tej kawiarni wykonano do niego połączenie, po którym wyszedł z domu. Sprawę prowadził detektyw Valtýr Sigurdsson. Z długimi włosami i skórzaną kurtką, spod której wystawała biała koszula z postawionym kołnierzem. Bardziej przypominał lidera rockowego zespołu niż policjanta. I mniej więcej taką miał opinię wśród swoich kolegów z wydziału. Swoje zadanie potraktował on jednak niezwykle poważnie. Jego zaginięcie było tak tajemnicze, że od razu pomyślałem, że możemy mieć do czynienia z morderstwem. Świadkowie zapamiętali, jak do kawiarni wszedł człowiek, którego miejscowi nie znali. Gdzieś zadzwonił. W tym samym czasie telefon w swoim domu odebrał zaginiony. Później wyszedł z domu. Dojechał do tej kawiarni, zostawił samochód i przepadł bez wieści. Takie zniknięcie na pewno nie było w jego stylu. Śledczy prześwietlili przeszłość Geir Finura i natychmiast nabrali jeszcze więcej podejrzeń. Okazało się, że od kilku dobrych lat ten zaginiony mężczyzna był zamieszany w rozprowadzanie przemyconego z kontynentu alkoholu. Czy jego tajemniczy rozmówca chciał się z nim spotkać, aby kupić od niego nielegalny trunek? A może zamierzał mu przekazać następny transport? Czy podczas ich spotkania coś poszło nie tak i wtedy doszło do zabójstwa i ukrycia ciała? Tak wiele pytań i żadnej odpowiedzi. Policjanci znaleźli się w ślepym zaułku. Nie odnaleziono ani ciała, ani tajemniczego mężczyzny, który zatelefonował do niego w wieczór zaginięcia. Żadnych śladów, żadnych wskazówek, żadnych dowodów. W końcu policjanci zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście doszło do jakiejkolwiek zbrodni. A może w tej sprawie nie było aż tak wielkiej tajemnicy. Może czekając na spotkanie ze swoim rozmówcą tuż przed kawiarnią w porcie, nieostrożnie podszedł zbyt blisko betonowego brzegu, poślizgnął się, wpadł do lodowatej wody i utonął. Jedną z wersji, jaką rozważali śledczy, była także możliwość, że mężczyzna tuż po zakończonym spotkaniu po prostu popełnił samobójstwo. Odkryto, że w jego małżeństwie od dawna się nie układało, a on sam podejrzewał żonę o romans. Czy ktoś chciał się z nim spotkać, aby przedstawić mu ostateczne dowody na niewierność małżonki? Morderstwo, nieszczęśliwy wypadek czy targnięcie się na własne życie? Śledczy nie byli w stanie potwierdzić żadnej z tych hipotez. Ostatecznie pół roku później śledztwo zostało oficjalnie zamknięte. Jednak już wkrótce imiona tych dwóch zaginionych mężczyzn o tym samym nazwisku miały niespodziewanie trafić na pierwsze strony islandzkich gazet i sprawić, że te dwie sprawy połączyły się w jedną. Sprawę najbardziej szokującą i wstrząsającą w kryminalnej historii tego wyspiarskiego kraju.
Minął rok od zaginięcia Geirfinnura i niemal dwa od zniknięcia Gudmundura. 12 grudnia 1975 roku policjanci otoczyli niewielki domek w miasteczku Hafnarfjordur. Pukając do drzwi, mieli ze sobą nakaz aresztowania mieszkającego tam młodego mężczyznę. Był to 23-letni Saivar, który od dłuższego czasu był dobrze znany policji. Wszyscy wokół wiedzieli, że ten długowłosy hippis o polsko brzmiącym nazwisku Ciesielski był drobnym złodziejaszkiem i oszustem. Kilka razy przyłapano go z marihuaną. Policjanci od dawna próbowali posłać go za kratki, ale do tej pory chłopak skutecznie unikał więzienia. Posługując się fałszywym czekiem, wyłudził w miejscowej firmie telekomunikacyjnej ogromną sumę pieniędzy. Było to poważne przestępstwo zagrożone surową karą. Dumny z siebie przestępca pochwalił się tym niewłaściwym osobom, które o wszystkim powiadomili stróżów prawa. Razem z nim zatrzymano mieszkającą z nim jego dziewczynę, 20-letnią Ertle. Zostawiając swoją 3-miesięczną córeczkę pod opieką siostry, wierzyła, że jeszcze tego samego dnia wróci do domu. Bardzo się pomyliła. Dziewczyna nie była zmartwiona aresztowaniem swojego chłopaka. Już od jakiegoś czasu im się nie układało. Jego ciągnęło do podejrzanych kumpli i przestępczego świata. Ona chciała założyć normalną rodzinę i wychować dziecko na porządną osobę. Miała na to niewielkie szanse. W dodatku zdradzał ją z innymi dziewczynami, twierdząc przy tym, że to przecież nic takiego. Dlatego postanowiła wykorzystać sytuację. Podczas pierwszego przesłuchania ze szczegółami opowiedziała policjantom o wszystkich niecnych uczynkach, jakich dopuścił się jej partner. Być może liczyła na to, że uwolni się od niego, gdy w końcu trafi on na dłużej do więzienia. Przy okazji całkowicie pominęła wtedy fakt, że tak naprawdę to właśnie ona była pomysłodawczynią wyłudzenia pieniędzy z firmy telekomunikacyjnej, w której od roku pracowała. To ona pojawiła się przy pocztowym okienku ze sfałszowanym czekiem w ręku. Policjanci usłyszeli wówczas, że została do tego zmuszona przez swojego chłopaka przestępcę. Policjanci wiedzieli, że ten nieprzyzwoity hippis już im się nie wymknie z rąk. Gdy przesłuchanie dziewczyny skończyło się, a ona skierowała się do drzwi z zamiarem powrotu do domu, jeden z policjantów postanowił zadać jej ostatnie pytanie, zupełnie niezwiązane z jej chłopakiem. Pokazał jej czarno-białe zdjęcia długowłosego młodzieńca i zapytał, czy kojarzy może jego twarz. Tak, znała go. Kilka razy spotkali się na prywatce u jej koleżanki. Zapamiętała go, bo był dla niej bardzo miły i komplementował jej urodę. Zapytana o jego nazwisko, potwierdziła, że chłopak na zdjęciu to Gudmundur Einarsson. Nie zdawała sobie wówczas sprawy, że tą odpowiedzią właśnie zniszczyła sobie życie. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego policjanci zaczęli podejrzewać, że dziewczyna może posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat zaginięcia. Przecież nie tylko ona go znała, nie zaliczała się nawet do najbliższego kręgu jego przyjaciół. Może do funkcjonariuszy dotarły wcześniej plotki o tym, że miał na swoim koncie zbrodnię znacznie poważniejszą niż sprzedaż marihuany lokalnym degeneratom. Jedno jest tylko pewne. Po tym wyznaniu śledczy zasypali 20-latkę intensywnym gradem pytań. Gdy zorientowali się, że jej odpowiedzi niczego nowego nie wnoszą, zagrozili, że jeśli nie powie im prawdy, zatrzymają ją w areszcie na 30 dni za współudział w wyłudzeniu pieniędzy. A gdy trafi do więzienia, przez wiele lat nie zobaczy swojej córeczki. Wtedy załamała się. Zachęcona przez śledczych zaczęła mówić im o wszystkim, co tylko wydało jej się podejrzane lub dziwne. A dziwny był na pewno jej sen, a w zasadzie koszmar, który przyśnił jej się dokładnie w noc zaginięcia Gudmundura. Zapamiętała go dokładnie, bo gdy się obudziła, była potwornie przerażona. Postanowiła opowiedzieć o tym policjantom. Leżała w łóżku. Był środek nocy, a na zewnątrz odgłosy wiejącego wiatru przypominały wycie wilków.
Nagle usłyszała szepty. Dochodziły spod okna. Nie mogła się ruszyć, ale była pewna, że pod jej domem stoją jacyś mężczyźni. Czyżby o coś się kłócili? Nie mogła zrozumieć, o czym rozmawiali. Wtedy się obudziła, a może tak jej się tylko wydawało. Może nadal spała. Czyżby przebudzenie też jej się przyśniło? Wstała z łóżka i podeszła do okna. Wtedy ich zobaczyła. Tuż za oknem stał jej chłopak. Towarzyszył mu jego najlepszy kolega, Christian. Trzeciego nie rozpoznała. W panujących ciemnościach nie mogła dostrzec jego twarzy. Nieśli coś ciężkiego, owiniętego prześcieradłem. Nagle zrozumiała, że było to jakieś ciało. Sen nadal trwał, a ona nie mogła się poruszyć. Wtedy do domu wszedł jej chłopak. Wziął ją za rękę i odprowadził do łóżka. Gdy się położyła, przykrył ją kocem. Wychodząc, powiedział dziewczynie, że to był tylko zły sen. Wtedy się uspokoiła. Obiecała mu, że cokolwiek złego zrobił, ona go nigdy nie wyda. Policjanci uznali, że to nie mógł być tylko sen. Byli przekonani, że dziewczyna rzeczywiście była świadkiem tego, jak tuż po morderstwie jej chłopak razem z kolegami próbowali pozbyć się ciała. Kto był ofiarą? Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości. Gudmundur. Dziewczyna została ostrzeżona, że nie wróci do domu, dopóki nie wyjawi wszystkiego, co wie. A jeśli czegoś nie pamięta, to policjanci pomogą jej to sobie przypomnieć. Znów trafiła do swojej celi. I już nie była pewna, że to, co widziała, było tylko sennym koszmarem. Czy to możliwe, że jej chłopak kogoś zabił, a ona to widziała, ale niczego nie pamięta? Przez kolejne dni poddawano ją wielogodzinnym przesłuchaniom. Po ostatnim z nich, trwającym ponad 10 godzin, podpisała oświadczenie, w którym przyznała, że to jednak nie był sen, że była świadkiem przestępstwa. Dopiero wtedy zwolniono ją do domu. Kiedy zeznania tej dziewczyny przedstawiono jej chłopakowi, ten początkowo wszystkiemu zaprzeczył. Trafił do izolatki. Wychodził z niej tylko na kolejne przesłuchania. Nigdy nie trwały one krócej niż 8 godzin. 8 godzin bez jedzenia i picia. W końcu nie wytrzymał. Przyznał się do zamordowania i wskazał swoich wspólników. Christian miał reputację twardziela. Był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i kradzieże. Trygvi słynął z tego, że po pijanemu prowokował bójki w klubach. Raz siedział w więzieniu za drobne przestępstwa. Ostatni z całej bandy, Albert, był łagodnym i niekonfliktowym człowiekiem. Tylko raz został zatrzymany przez policję za posiadanie marihuany. Po kilku tygodniach ciężkich przesłuchań wszyscy podejrzani przyznali się do udziału w zbrodni. Jednak każdy z nich przedstawił inną wersję wydarzeń. Tłumaczyli to tym, że tak naprawdę niczego nie pamiętają z tamtej nocy. Pewni byli tylko jednego, że po zabiciu 19-latka jego ciało wrzucili do jakiejś szczeliny na polu zastygłej lawy. 4 lokalnych outsiderów było idealnymi sprawcami zbrodni. Poza tym do wszystkiego się przyznali. O całej sprawie rozpisała się islandzka prasa, a opinia publiczna była wstrząśnięta. Policjanci po ogłoszeniu sukcesu poszli jednak krok dalej. Zaczęli się zastanawiać, czy ta banda hipisów może mieć coś wspólnego także ze zniknięciem tego drugiego mężczyzny. Postanowili najpierw zapytać o to Ertle. Zjawili się u niej w domu i oznajmili, że mają powody przypuszczać, że była ona także świadkiem drugiego morderstwa. Jeśli tego nie pamięta, to oni chętnie pomogą jej sobie wszystko przypomnieć. Skoro udało się za pierwszym razem, to dlaczego miałoby nie zadziałać za drugim? Zapytali więc wprost, czy jej chłopak i jego banda maczali palce w zaginięciu z listopada 1974 roku. Wystraszona dziewczyna odpowiedziała tylko jednym słowem – może. To wystarczyło, aby w tej sprawie wskazać winnych. Prokurator natychmiast zaprezentował opinii publicznej swoją wersję tych tragicznych wydarzeń. Oto ona. Mężczyzna został przez nich zabity przez przypadek. Spotkał ich na swojej drodze i pochwalił się, że może im sprzedać alkohol pochodzący z przemytu.
wyrazili swoje zainteresowanie taką transakcją, ale gdy okazało się, że przemytnik nie wywiązał się ze swojej obietnicy, wpadli w szał. Następnie pobili go na śmierć. Zabili go, choć wcześniej tego nie planowali. Śledczy nie mieli jednak żadnych dowodów, że tak właśnie się stało. Nie było ciała, nie było żadnych śladów. Nie było naocznych świadków, ale byli podejrzani, którzy znali prawdę. Należało ich jedynie skłonić do przyznania się. Pół roku spędzone w izolatkach zrobiło swoje. Latem 1976 roku wszyscy czterej przyznali się do popełnienia drugiej zbrodni. Dodatkowo wskazali kolejnych wspólników. Jednym z nich był cudzoziemiec, którego nazwiska nie znali. Drugim wspólnikiem była Ertla. To właśnie ona miała zastrzelić Geir Finura tuż po tym, jak został on pobity przez bandę. Jeszcze tego samego dnia dziewczyna została aresztowana. Pomimo ich przyznania się do winy, opinia publiczna zaczęła się coraz głośniej domagać przedstawienia dowodów rzeczowych. Policja ich jednak nie miała, więc sytuacja zrobiła się niezręczna. Aby je odnaleźć, sprowadzono do Islandii jednego z największych ówczesnych detektywów. Karl Schutz był Niemcem. Miał reputację supergliny od zadań specjalnych. Jego zadaniem było odnalezienie tego tajemniczego cudzoziemca i zebranie niepodważalnych dowodów. Po utworzeniu własnej grupy specjalnej, Superglina natychmiast zabrał się do pracy i szybko ogłosił pierwszy sukces. Aresztował 32-letniego byłego nauczyciela, Gudjona Skarphedinsona. Choć mężczyzna ten był rodowitym Islandczykiem, swoimi ciemnymi włosami i ciemną karnacją skóry bardzo wyróżniał się na tle swoich rodaków. To dlatego przez niektórych nazywany był cudzoziemcem. W przeciwieństwie do pozostałych podejrzanych, szanował policję i bardzo chciał pomóc śledczym w rozwiązaniu tej głośnej sprawy. Był tylko jeden problem. Jak sam przyznał podczas przesłuchania, kompletnie nie pamiętał, co robił w listopadzie 1974 roku, a więc w czasie, kiedy zaginął mężczyzna. Nie dlatego, że wydarzyło się to dawno temu. Powodem był jego ówczesny problem zażywania narkotyków. To właśnie z ich powodu miał luki w pamięci. Po kilkunastogodzinnym przesłuchaniu i ponad tygodniu spędzonym w więziennej izolatce usłyszał pytanie, czy jest w 100% pewny, że nie miał nic wspólnego z tą śmiercią. Nie był pewny. Właściwie to nic nie pamiętał z tamtych dni. A co, jeśli policjanci mieli rację? Przecież znał wszystkich pozostałych podejrzanych. Czasami nawet pomagał im sprzedać trochę towaru. Czy na pewno nie był współwinny tego zabójstwa? Dla śledczych odpowiedź nie wiem oznaczała tylko jedno. Przyznanie się do winy. Pewna nie było również Ertla. I wkrótce sama dołączyła do być może zabójców. Później całe śledztwo napotkało niespodziewany mur. Gudjon oblał test na wykrywaczu kłamstw, a więc nie był jednym z morderców. Po tym badaniu wycofał swoje przyznanie się do winy. Odpowiedzi pozostałych podejrzanych w teście wskazywały na to, że mogli mieć związek z zabójstwem. Czyli zabili zarówno jednego, jak i drugiego mężczyznę. Albo po prostu uwierzyli, że to zrobili. Jednak śledczy w ogóle nie wzięli pod uwagę tej drugiej opcji. Musieli przecież ogłosić sukces. Oczekiwał tego od nich ówczesny minister sprawiedliwości. Właśnie tego chciała opinia publiczna. Policja nie mogła więc pozwolić, aby powtórzyła się sytuacja sprzed 6 lat, czyli ta haniebna sprawa niewykrytego zabójstwa taksówkarza. Proces sześciorga domniemanych morderców rozpoczął się rok później i przykuł uwagę całego kraju. Opinia społeczna widziała w oskarżonych prawdziwe bestie w ludzkiej skórze. Porównywano ich nawet do sekty Amerykanina Charlesa Mansona. Przywódcą miał być oczywiście Ciesielski. Złość Islandczyków wzrosła jeszcze bardziej, gdy oskarżeni przed sądem odwołali swoje przyznanie się do winy. Twierdzili, że w więzieniu byli torturowani, a ich oświadczenia zostały wymuszone groźbami oraz
tajemniczymi lekami, które podawano im, gdy siedzieli w izolatkach. Nikt im jednak nie wierzył w ani jedno słowo. W grudniu 1977 roku sąd wydał wyroki, na które czekali wszyscy Islandczycy. Choć prokuratura nie przedstawiła ani jednego dowodu, a cały akt oskarżenia oparty został wyłącznie na przyznaniu się podejrzanych do zabójstwa, cała szóstka uznana została za winnych popełnionej zbrodni z premedytacją. Najsurowszy wyrok otrzymał Sævar, 17 lat. Christian, 16. Tryggvi, 13. Gudjon, 10. Albert usłyszał, że spędzi w więzieniu 12 miesięcy. Ertle skazano dodatkowo za składanie fałszywych zeznań oraz defraudację pieniędzy należących do firmy telekomunikacyjnej. Swoją córeczkę miała zobaczyć dopiero po 3 latach. Po ogłoszeniu wyroków skazujących minister sprawiedliwości wystąpił na specjalnej konferencji prasowej. Ogłosił wszystkim Islandczykom, że ich wspólny najgorszy koszmar właśnie dobiegł końca. Jednocześnie podziękował niemieckiemu detektywowi za pomoc w rozwiązaniu tej makabrycznej zagadki. Wszyscy odsiedzieli swoje wyroki w całości. Później zniknęli i nigdy nie wypowiedzieli się publicznie na temat swojej winy lub niewinności. Ostatni na wolność wyszedł Ciesielski. I tylko on nigdy nie pogodził się ze swoim skazaniem. Głośno mówił o tym, że spotkała go wielka niesprawiedliwość. Że policja wrobiła ich wszystkich w zbrodnię, której nie popełnili. Złożył kilka apelacji, ale wszystkie zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy. On jednak nie odpuszczał. Walczył o swoje dobre imię tak długo, jak tylko pozwalała mu na to jego własna sytuacja finansowa. Gdy zabrakło pieniędzy, został bezdomnym. Wtedy się poddał. Uzależniony od alkoholu, stał się cieniem samego siebie. Zmarł w 2011 roku, mając 59 lat. Jego pogrzeb sprawił, że o tej sprawie znów zrobiło się w całym kraju bardzo głośno. Ale tym razem było inaczej. Zmieniła się Islandia. Zmieniła się też mentalność Islandczyków. Ludzie już nie wierzyli tak ślepo w wymiarowi sprawiedliwości, jak czynili to kilkadziesiąt lat wcześniej. Po raz pierwszy media zaczęły podważać wydany w roku 77 wyrok. Po telewizyjnym reportażu jednej z dziennikarek śledczych sprawą zainteresował się nowy minister sprawiedliwości. On też nie wierzył w winę skazanych. Chciał poznać prawdę, więc zażądał ponownego zbadania sprawy. W tym celu powołano specjalną komisję śledczą. Rządowe śledztwo trwało 18 miesięcy i opublikowany raport komisji wstrząsnął całym krajem, jeszcze bardziej niż zbrodnie, których dotyczył. Zbadaliśmy tysiące stron dokumentów. Zapoznaliśmy się z policyjnymi raportami, notatkami funkcjonariuszy i więziennych strażników. Przeczytaliśmy odnalezione dzienniki jednego ze skazanych. Nie ulega wątpliwości, że podczas śledztwa popełniono bardzo dużo haniebnych błędów. Oskarżeni zostali pozbawieni możliwości kontaktu z prawnikami i byli przesłuchiwani dużo częściej, niż wykazują to policyjne raporty. Ich dobrowolne przyznania się do winy oceniamy jako całkowicie niewiarygodne. Sævar był przesłuchiwany 180 razy, łącznie przez 340 godzin. W izolatce trzymano go przez dni. Notorycznie był pozbawiany snu. Dodatkowo stosowano wobec niego tortury, takie jak podtapianie. Jednocześnie podawano mu silne leki uspokajające. Podobnie traktowani byli pozostali oskarżeni. Ertla spędziła w izolatce łącznie 241 dni, a przesłuchiwano ją 105 razy. Najkrótsze przesłuchanie trwało 8 godzin. Najwięcej czasu w odosobnieniu spędził Tryggvi. 655 dni bez jakiegokolwiek kontaktu z drugim człowiekiem. Albert i Christian kilkukrotnie próbowali popełnić w tym czasie samobójstwo. Po ogłoszeniu wniosków komisji swoje zdanie wyraził czołowy islandzki psycholog sądowy, który przez 40 lat współpracował z brytyjskim Scotland Yardem. Do dziś jest on jednym z największych na świecie ekspertów od składania fałszywych przyznań się do winy.
Stwierdził on, że tortury, jakim poddawani byli oskarżeni oraz niewłaściwe ich traktowanie, przyczyniło się do nabycia przez nich zniekształcenia wspomnień. Zaburzenie to zostało przez niego nazwane syndromem nieufności wobec własnej pamięci. Osoby cierpiące na nie mają zaburzone wspomnienia. Z czasem zaczynają myśleć, że sytuacje, które przedstawili im przesłuchujący ich funkcjonariusze, naprawdę miały miejsce. Wierzą wtedy, że faktycznie popełnili zbrodnie, o które się je oskarża, a jedynie tego nie pamiętają. Choć raport Komisji Specjalnej nie pozostawiał żadnych złudzeń, trzeba było czekać kolejnych 7 lat, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Na początku 2018 roku prokuratura krajowa zwróciła się do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nowy proces rozpoczął się pół roku później. 27 września 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił 6 oskarżonych o zabójstwo. Utrzymał jednak wyrok skazujący Ertli za składanie fałszywych zeznań. Żaden z policjantów i strażników więziennych nigdy nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad aresztowanymi młodymi ludźmi. Oficjalnie sprawa tajemniczych zaginięć nadal pozostaje niewyjaśniona. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Choć nigdy nie udało się odnaleźć jakiegokolwiek dowodu na to, że obaj rzeczywiście zmarli, przecież teoretycznie mogli opuścić kraj i rozpocząć nowe życie na drugim końcu świata, to ludzie skazani za spowodowanie ich śmierci odsiedzieli swoje wyroki w pełnym wymiarze. A dwóch z nich nie dożyło nawet dnia, w którym ich imiona zostały ostatecznie oczyszczone. Sprawa Amelii Earhart. Przerwany lot słynnej pilotki. Amelia od zawsze była inna niż wszyscy wokół niej. Różniła się od swojej młodszej siostry, od koleżanek w szkole, a nawet od rówieśników z sąsiedztwa. Kiedy inne dziewczynki w jej wieku bawiły się lalkami, ona wspinała się na drzewa lub, jeśli udało jej się ukraść ojcu strzelbę, polowała na szczury. Zamiast wzorem siostry pomagać mamie w domowych obowiązkach, Amelia bawiła się znalezionymi w polu robakami. W zamkniętym pudełku, które trzymała pod swoim łóżkiem, kolekcjonowała ćmy, świerszcza, nawet ropuchy. Jej rodzice doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Amelia nigdy nie będzie typową gospodynią domową, że nie odnajdzie się w roli idealnej żony i matki. Nie do końca im się to podobało, ponieważ w pierwszej dekadzie XX wieku role kobiet i mężczyzn były jasno wyznaczone, a każde odstępstwo od normy spotykało się nie tylko z ostrą krytyką społeczeństwa, ale często nawet z dość jednoznacznym potępieniem. Jednak pochodzący z Kansas Edwin i Amy Earhart byli bardziej tolerancyjni niż inni ówcześni rodzice. Przymykali oko na to, że mała Amelia, zamiast wchodzić do domu drzwiami, wolała się wdrapywać przez okno. Że wbrew sprzeciwom babci, dziewczynka wolała nosić chłopięce spodnie i buty. Pozwalali Amelii niemal na wszystko, co czasami kończyło się dla dziewczynki dość boleśnie. Tak jak wtedy, gdy 7-latka namówiła swojego wujka, aby ten wybudował na dachu stodoły konstrukcję, mającą imitować tor kolejki górskiej. Amelia widziała taką w jednym z lunaparków i od razu zapragnęła mieć podobną u siebie. Za wagonik służyła jej stara drewniana skrzynka. Już pierwsza przejażdżka zakończyła się nie tak jak powinna. Skrzynka z siedzącą w środku Amelią wypadła ze swojego toru i ślizgiem opuściła dach stodoły. Jej lot w kierunku ziemi nie trwał więcej niż kilka sekund. Zakończył się bolesnym upadkiem, podartym ubraniem, rozciętą wargą, wieloma siniakami oraz uśmiechem na brudnej twarzy mojej córeczki. Po latach przyznała, że właśnie wtedy, będąc w powietrzu, po raz pierwszy poczuła ten specyficzny rodzaj radości, który później towarzyszył jej za każdym razem, gdy siedziała za sterami samolotu.
Kłopoty finansowe rodziny sprawiły, że Edwin często zmieniał pracę, a co za tym szło, miejsce zamieszkania. Nastoletnia Amelia zjeździła z rodzicami kilka stanów, by w roku 1918 wylądować w kanadyjskim Toronto. Tam zastał ją wybuch pandemii grypy hiszpanki. Wtedy 19-latka zgłosiła się jako wolontariuszka do szpitala wojskowego. Pomagała pielęgniarkom w opiece nad chorymi, ale wkrótce sama została jedną z pacjentek. Zachorowała na zapalenie płuc oraz zatok szczękowy. Te choroby będą jej towarzyszyć z większym lub mniejszym nasileniem do końca życia. Terapie antybiotykowe oraz zabiegi niewiele jej pomagały. Przewlekłe zapalenie zatok znacząco wpłynęło na jej aktywność w późniejszym życiu. Jednak Amelia nie poddała się. Z czasem nauczyła się ukrywać objawy choroby do tego stopnia, że tylko najbliższa rodzina wiedziała o jej bardzo słabym stanie zdrowia. Miała 21 lat, kiedy z przyjaciółką wybrała się na pokazy lotnicze. Jedną z głównych atrakcji na tym pokazie był lot prawdziwego asa dopiero co zakończonej Wielkiej Wojny. Aby uniknąć tłumu, który zgromadził się na polach pod Toronto, kobiety na miejsce obserwacji wybrały niewielkie wzniesienie na polanie, kilkaset metrów dalej. Nadlatujący swoim dwupłatowcem pilot zauważył dwie samotne kobiety i postanowił je trochę przestraszyć. Samolot skierował się w ich stronę i zanurkował prosto na nie. Głośny ryk silnika i widok czerwonego samolotu nadlatującego z ogromną prędkością sprawił, że przyjaciółka Amelii wpadła w panikę i uciekła. Amelia pozostała jednak niewzruszona. Stała wyprostowana, z głową uniesioną w górę. Kiedy bohater wojenny przelatywał tuż nad nią na wysokości zaledwie kilkunastu metrów, pomachała do niego. I od tego dnia to wielkie uczucie do latających maszyn będzie w niej rosło i czasem stanie się jedyną miłością. Rok później Amelia otrzymała od ojca prezent gwiazdkowy, który na zawsze odmienił jej życie. W tym czasie cała rodzina mieszkała już w Long Beach w Kalifornii. Tam Edwin Earhart pracował jako złota rączka na lotnisku. Ojciec dobrze wiedział, jak bardzo jego córka jest zafascynowana samolotami i lotnictwem. Dlatego 25 grudnia postanowił zabrać ją ze sobą do pracy. Właśnie tego dnia lotnisko oferowało odwiedzającym możliwość odbycia krótkiego, bo zaledwie 10-minutowego lotu za jedyne 10 dolców. Cena była dosyć wysoka jak na tamte czasy, bo dokładnie tyle samo Edwin zarabiał w tydzień, no ale czego nie robi się, aby spełnić marzenie własnego dziecka? Ta droga, atrakcyjna zabawa na zawsze odmieniła jej życie. Kiedy Amelia znalazła się na wysokości 100 metrów nad ziemią, wiedziała już, że tylko to chce robić w życiu, że chce latać. Wiedziała, że chce latać, że chce być pilotką. Wracając wieczorem do domu, podjęła ostateczną decyzję. Postanowiła nauczyć się pilotowania samolotu za wszelką cenę. Aby uzbierać na lekcje latania, dziewczyna zaczęła wkrótce pracować na kilku stanowiskach równocześnie. Była fotografem, scenografem w firmie telekomunikacyjnej oraz nawet kierowcą ciężarówki. Na odbycie całego kursu potrzebowało około $1000, czyli równowartość dzisiejszych mniej więcej $6000. Dokładnie tyle, ile wtedy jej ojciec mógł zarobić w ciągu 2 lat. Pomogła jej matka. Dołożyła córce blisko połowę z tej potrzebnej kwoty. Były to pieniądze, które odziedziczyła po zmarłej babci Amelii. Zdobycie upragnionej licencji kosztowało ją mnóstwo pracy i jeszcze więcej wyrzeczeń. Aby dotrzeć na lotnisko, najpierw musiała dojechać autobusem do końca linii, a następnie przejść pieszo 6 kilometrów. Kupiła sobie męską skórzaną kurtkę, podobną do tych, w jakich latali inni piloci.
Wiedząc, że będzie oceniana po swoim wyglądzie, spała w niej przez kilka nocy, aby nadać jej znoszony wygląd. Zakończeniem transformacji było obcięcie włosów. Pół roku po rozpoczęciu kursu dziewczyna kupiła jaskrawo-żółty dwupłatowiec, który nazywała kanarkiem. Na tej właśnie maszynie w październiku 1922 roku wzniosła się na wysokość 4300 metrów i tym samym ustanowiła nowy rekord świata wśród kobiet pilotów. 15 maja 1923 roku Amelia została 16. kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która otrzymała licencję pilota. Amelia wciąż była uzależniona finansowo od swoich rodziców, ale im wiodło się coraz gorzej. Złe inwestycje ojca bardzo uszczupliły rodzinny majątek. Spadek po babci w końcu się wyczerpał, a państwo Earhart w poszukiwaniu pracy przenieśli się do Bostonu. Tam Amelia podjęła pracę nauczycielki oraz pracownicy socjalnej. Sprzedała swojego jaskrawo-żółtego kanarka. W zamian kupiła samochód. Wciąż jednak bardzo interesowała się lotnictwem. Zapisała się do Amerykańskiego Towarzystwa Aeronautycznego i po pewnym czasie została w nim wybrana na funkcję wiceprezesa. Na pewno pomogły jej w tym duże datki, jakie przekazywała na działalność całego stowarzyszenia. W roku 1927 była już przedstawicielem handlowym bostońskiego oddziału firmy produkującej samoloty Kiner. Pisała artykuły prasowe poświęcone sprawom lotnictwa oraz brała udział w planowaniu założenia organizacji dla lotników. Jej lokalna sława rosła i coraz częściej jej nazwisko trafiało na pierwsze strony gazet. Po udanym locie Charlesa Lindbergha przez Atlantyk w roku 27 w Ameryce pojawiły się głosy, że nadszedł już czas, aby tego samego dokonała pierwsza kobieta. Wybór padł na sławną wówczas pilotkę Amy Guest, ale ta kobieta ostatecznie wycofała się z tego wydarzenia. Cały wyczyn uznała za zbyt niebezpieczny i zaproponowała znalezienie innej kobiety z odpowiednim wizerunkiem. W kwietniu 28 roku zadzwonił telefon Amelii. Głos po drugiej stronie słuchawki nie zamierzał niczego wyjaśniać ani niczego tłumaczyć. Po prostu zapytał wprost, czy chciałaby przelecieć przez Atlantyk. Zgodziła się bez namysłu, choć dopiero później dowiedziała się, że to nie ona miała pilotować samolot. Jej rola polegała jedynie na byciu pasażerką i prowadzeniu dziennika lotu. Pomimo tego niewielkiego rozczarowania, Amelia nie wycofała się. Choć swoją rolę w tym locie nazywała później byciem bagażem jak worek ziemniaków, to przed nią żadna inna kobieta mimo wszystko nie przeleciała nad Atlantykiem. Byłaby pierwsza. Za sterami samolotu siedział doświadczony pilot, Wilmer Stultz. Ale po ich wylądowaniu w Europie, to właśnie Amelia została okrzyknięta bohaterką narodową. Na jej cześć zorganizowano paradę na ulicach Nowego Jorku. Dziennikarze ustawiali się w kolejce po wywiad. Została celebrytką, nazywaną przez prasę powietrzną królową, a dziennikarze porównywali ją do samego Lindbergha. Tak na marginesie dodam tylko, że z tym wspomnianym Charlesem Lindberghiem również wiąże się bardzo tajemnicza historia. Niektórzy z Was mogą pamiętać, że na ten temat opowiadałem już w jednym z odcinków Kryminatorium, ale jeżeli ktoś chciałby sobie tę historię przypomnieć lub jeżeli ktoś jej nie zna, to odsyłam do odcinka numer 116. Ten odcinek nosi tytuł, niech zerknę... Syn celebryty znika z kołyski. Jest to odcinek z października 2020 roku. A teraz wracamy już do naszego dzisiejszego tematu. Przez następne lata gwiazda Amelii nie gasła. Biła kolejne kobiece rekordy związane z lataniem. Wykładała też na uniwersytecie oraz wyszła za mąż za dziennikarza i wydawcę George'a Putnama,
który umiejętnie prowadził jej karierę i dbał o medialny wizerunek. Ona nie zamierzała być jednak przykładną żoną, co jasno dało do zrozumienia swojemu mężowi w dniu ślubu. Zapowiedziała, że nie będzie wymagała ode mnie dochowania jej wierności i nie czuła się zobowiązana do tego samego w stosunku do mnie. Zapowiedziała mi również, że od czasu do czasu będzie potrzebowała jakiegoś odosobnionego miejsca, w którym będzie mogła być sama. Na koniec dodała, że nie zniesie bycia zamkniętą nawet w najbardziej atrakcyjnej klatce. Chcąc się z nią ożenić, musiałem się zgodzić na wszystkie jej warunki. Ambicja i pragnienie przeżycia kolejnych przygód pchały Amelię w stronę kolejnych wyzwań. W roku 1932 znów przeleciała przez Atlantyk, jednak tym razem już była sama, co było przełomowym wyczynem. Lądując na jednym z pastwisk w Irlandii Północnej, osiągnęła szczyt swojej popularności. Napisała książkę, a prezydent Stanów zaprosił ją do Białego Domu i uhonorował medalem. Miała sławę, wielkie pieniądze i wysoką pozycję, czyli wszystko to, o czym inne, nie tylko amerykańskie kobiety, mogły jedynie pomarzyć. Ale dla niej to było wciąż za mało. Pragnęła czegoś więcej i już wkrótce jasno określiła swój następny cel. Zamierzała odbyć lot dookoła świata. Choć już wcześniej tego dokonano, to jednak ona zamierzała zrobić to zupełnie inaczej. Chciała polecieć możliwie najdłuższą trasą, trzymając się blisko równika. Oznaczało to przemierzenie 47 tysięcy kilometrów z kilkunastoma postojami. Do tej pory takiej trasy nie pokonał jeszcze nikt, nawet mężczyzna. Aby tego dokonać, potrzebowała specjalnej maszyny. W tym celu zmodyfikowano dwusilnikowy śmigłowy samolot pasażerski Lockheed Electra o całkowicie metalowej konstrukcji. Był to jeden z najnowocześniejszych wtedy samolotów na świecie. Na swój pokład mógł zabrać 10 osób oraz dwóch członków załogi. Ale Amelia nie potrzebowała pasażerów. Dlatego wymontowano z niego wszystkie fotele oraz inne elementy wyposażenia, które nie były do niczego potrzebne. W te miejsca zamontowano dodatkowe zbiorniki paliwa. Łącznie Elektra mogła zabrać ze sobą blisko 4200 litrów paliwa, a to wystarczyło na pokonanie trasy, która liczyła około 4000 km. Konstruktorzy tej maszyny żartowali i nazywali samolot latającą stacją benzynową. Amelia osobiście wybrała drugiego pilota. Był nim Fred Noonan, jeden z najlepszych ówczesnych nawigatorów. Miał doświadczenie zarówno w nawigacji morskiej, jak i lądowej. Było to o tyle ważne, że w tamtych czasach nawigacja lotnicza w porównaniu do tej obecnej była dość prymitywna. Gdy samolot znajdował się nad wodą, a wokół brak było widocznych punktów orientacyjnych, wyznaczenie kierunku lotu odbywało się głównie na podstawie obserwacji gwiazd w nocy lub słońca w dzień. Wspomagano się także skrupulatnymi, ale nie zawsze dokładnymi wyliczeniami. Nawet niewielka pomyłka mogła oznaczać zboczenie z kursu o setki kilometrów i zgubienie się. Międzylądowania w celu uzupełnienia paliwa wyznaczono tak, aby maksymalnie wykorzystać zasięg, jaki Elektra mogła przelecieć, a więc nie mniej niż 3,5 tysiąca kilometrów. Lecąc nad lądem, nie stanowiło to większego problemu. Samolot posadzić można było praktycznie w każdym miejscu, które nadawało się na lądowanie. Największym wyzwaniem było jednak pokonanie Pacyfiku. 11 tysięcy kilometrów wody, wśród której tylko kilka zagubionych na oceanie wysp nadawało się do tego, aby Elektra mogła tam bezpiecznie wylądować. Wymuszało to na nawigatorach konieczność zlokalizowania tych wysp i to z dokładnością do kilkudziesięciu kilometrów.
Nie było wtedy miejsca na jakąkolwiek pomyłkę, zwłaszcza jeśli paliwo w samolocie było ściśle wyliczone. No i całą sprawę utrudniał jeszcze wtedy fakt, że nawet ci najlepsi piloci czasami mylili cień rzucany na wodę przez chmury z małymi wyspami. Pierwsza próba lotu dookoła świata rozpoczęła się w marcu w 1937 roku. Już pierwszy odcinek tej trasy z Kalifornii na Hawaje niósł za sobą problemy techniczne. Usterki szybko naprawiono, ale Amelia, startując z lotniska w Honolulu, rozbiła elektrę. Trasę zmieniono i 2 miesiące później naprawiona już elektra z Amelią i Fredem na pokładzie, zamiast na zachód, odleciała na wschód, z Kalifornii do Miami. W dalszą drogę wyruszyli 1 czerwca. Po lądowaniach w Ameryce Południowej, Afryce i na Półwyspie Indyjskim, wyprawa dotarła do miasta Lae w Nowej Gwinei. Amelia miała wtedy za sobą ponad 35 tysięcy przelecianych kilometrów. Stanowiły one tę łatwiejszą część całej podróży. Przed pilotami pozostał jeszcze ten najtrudniejszy odcinek. 11 tysięcy kilometrów przez Pacyfik, na którym trzeba było wylądować 2 razy. Raz na wyspie Howland, a później na Hawajach. 2 lipca 1937 roku wypełniona niemal po brzegi elektra rozpędziła się na błotnistym pasie startowym, a następnie wzbiła się w powietrze. Po 13 godzinach dość spokojnego lotu Amelia po raz pierwszy nawiązała łączność radiową. Aby to w ogóle było możliwe, amerykańska Straż Przybrzeżna wysłała w okolice wyspy Howland swój kuter i taska. On miał pomóc w razie jakichkolwiek kłopotów ze zlokalizowaniem wyspy. Plan zakładał komunikację z samolotem oraz wysłanie naprowadzających sygnałów radiowych, pomagających namierzenie wyspy bez precyzyjnej nawigacji w powietrzu. W razie gdyby nawiązanie łączności zawiodło, mogliśmy za pomocą naszych bojlerów wytworzyć widoczny z nieba dym, który wyznaczałby miejsce, w którym znajduje się wyspa. O godzinie 15 czasu lokalnego Amelia zakomunikowała, że zmuszono jest obniżyć wysokość z powodu gęstych chmur, które utrudniały im widoczność. I Taska rozpoczął wysyłanie sygnałów radiowych, jednak z powodu do dziś nieustalonych problemów technicznych załoga elektry nie była w stanie ich wykorzystać. Wraz ze zbliżaniem się samolotu do wyspy załoga kutra odbierała coraz silniejsze meldunki z elektry. Jednak za nic w świecie nie mogła namierzyć tej maszyny. Nad ranem następnego dnia siła tych sygnałów zaczęła słabnąć z powodu pogarszającej się pogody. Kwadrans po godzinie 6 Amelia w przerywanym połączeniu oznajmiła, że powinni być około 300 km od wyspy. W tym momencie radiooperator z kutra powinien już mieć możliwość dostrojenia swojego systemu radionamierzania do częstotliwości elektry. Po kilku nieudanych próbach zdał sobie sprawę, że nie może tego zrobić, a wina leżała po stronie nadlatującej w ich kierunku maszyny. Niedługo później meldunki Amelii stawały się coraz bardziej dramatyczne. O 6.45 oszacowała, że znajdują się około 160 km od celu, ale nie była pewna, czy lecą w dobrym kierunku. Wciąż prosiła o wysłanie sygnałów radiowych. Nie wiedziała, że były one bez przerwy emitowane i to od dłuższego czasu. Po prostu z jakiegoś powodu elektra nie mogła ich podebrać. W 7:30 rano kuter odebrał meldunek o tym, że elektrze pozostało paliwa zaledwie na 30 minut lotu. 2 minuty przed 8 Amelia zakomunikowała, że nie słyszy załogi kutra i nie może namierzyć ich sygnałów. Siła tej transmisji wskazywała na to, że samolot znajdował się w odległości zaledwie kilkudziesięciu kilometrów od Itaski. I to był już ostatni sygnał, jaki kiedykolwiek odebrano z pokładu elektry. Potem nastała głucha cisza.
Godzinę później rozpoczęto poszukiwania. Kuter i Taska zaczął patrolować obszar wokół wyspy, jednak nie natrafił na żaden ślad. Do poszukiwań dołączyła wkrótce marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, która wysłała w okolice wszystkie dostępne jednostki stacjonujące w tym rejonie Pacyfiku. Na próżno dwusilnikowy samolot pasażerski zaginął bez śladu. Poszukiwania morskie i powietrzne trwały do 19 lipca i pochłonęły ponad 4 miliony dolarów. Były to wtedy najdroższe poszukiwania w historii Stanów Zjednoczonych. Mimo to nigdzie nie znaleziono choćby najmniejszych dowodów na fizyczną obecność szczątków Elektry. Oficjalnie uznano, że Amelia i Fred lecieli tak długo, aż skończyło im się paliwo. Następnie 2 lipca 1937 roku, około 10, spadli do Pacyfiku. A wrak samolotu spoczął na głębokości około 3 km. Z taką wersją nie mógł pogodzić się mąż Amelii, który z własnej kieszeni pokrywał koszty kolejnych ekspedycji poszukiwawczo-ratunkowych. Żadna z nich nie zakończyła się jednak sukcesem. W taką wersję śmierci narodowej bohaterki nie uwierzyła również amerykańska opinia publiczna. Ktoś taki jak Amelia Earhart nie mogła tak po prostu się rozbić. Nie z powodu braku paliwa lub kłopotów z namierzeniem wyspy. Szybko zaczęły pojawiać się teorie, że za jej śmiercią musiało stać coś więcej niż tylko kłopoty techniczne samolotu lub nieumiejętne nawigowanie nad oceanem. Jedna z najpopularniejszych hipotez mówiła, że Amelia, nie mogąc odnaleźć wyspy, zawróciła i skierowała się na południe w kierunku wyspy Gardner. Tam mieli się rozbić podczas lądowania, ale mieli przeżyć. Sugerowano, że piloci swoje życie skończyli jako rozbitkowie na bezludnej wyspie. Czy to było w ogóle możliwe? Oficjalnie wykluczono taką hipotezę, ale wielu badaczy i historyków wciąż w nią wierzy. Jako dowód podają to, że w roku 1940, a więc 3 lata po tym rzekomym rozbiciu na wyspie, odnaleziono fragment ludzkiej czaszki i kilka kości. Pierwsze wyniki badań wskazywały, że szczątki należały do białego, niskiego i krępego mężczyzny, który zmarł na tej wyspie co najmniej 4 lata wcześniej. Mógł on pochodzić z pokładu statku, który w roku 29 rozbił się na rafie przy wyspie. Oprócz ludzkich szczątków na wyspie odnaleziono pudełko na sextans, czyli przyrząd służący do nawigacji, podobny do tego, który używała Amelia. Poza tym znaleziono też jeden but oraz butelkę likieru. Ponowna analiza antropologiczna, wykonana w roku 2018, podważyła wcześniejsze badania i uznano, że zarówno czaszka, jak i kości mogły należeć do kobiety w wieku Amelii. Czyżby teoria mówiąca o tym, że załoga Elektry jednak przeżyła lot, okazała się prawdą? Jest to mocno wątpliwe, bo w pobliżu wyspy nigdy nie odnaleziono żadnych szczątków samolotu. 2 lata temu eksperci zatrudnieni przez National Geographic ponownie zbadali wszystkie zachowane dowody. Wynik tych badań mógł rozczarować zwolenników tej teorii. To bardzo ładna historia. Jednak wszystkie dowody zebrane przez dziesięciolecia nie potwierdzają jakichkolwiek związków Amelii z wyspą Gardnera. Nie wiemy, co stało się z załogą tego samolotu, ale jesteśmy pewni jednego: nie wylądowali w tym miejscu i nie zmarli na wyspie jako rozbitkowie. To może Amelia i Fred rozbili się w zupełnie innym miejscu, na przykład na jednej z wysp Marszala. W 2017 roku świat obiegła sensacyjna wiadomość, że w tamtejszym archiwum narodowym odnaleziono nieznane wcześniej zdjęcie mające przedstawiać Amelię i Freda tuż po tym, jak oficjalnie zginęli.
Niepodpisana fotografia, zrobiona na Jaluit, przedstawia kilka osób pochodzenia azjatyckiego oraz białą parę. Mężczyzna rasy kaukaskiej podobny jest do Freda, a siedząca obok niego kobieta, choć odwrócona tyłem, swoją budową ciała oraz fryzurą przypomina Amelię. Zrodziło to powstanie kolejnej teorii. Mówiła ona o tym, że Elektra rozbiła się w pobliżu wysp Marszala, a następnie załoga samolotu została schwytana przez Japończyków. Cesarstwo Japonii potajemnie budowało wówczas instalacje wojskowe na Pacyfiku, więc każdego schwytanego w tamtym rejonie obcokrajowca natychmiast uznawano za szpiega i tak też go traktowano, czyli mordowano na miejscu lub zamykano w więzieniu, gdzie i tak więźnia czekała nieuchronna śmierć. Taką hipotezę podgrzały opublikowane wkrótce relacje naocznych świadków, którzy twierdzili, że w roku 1937 widzieli awaryjne lądowanie Amelii i Freda, a później ich schwytanie przez Japończyków. Wielu historyków mocno uwierzyło w te opowieści. Powstało kilka książek i filmów dokumentalnych twierdzących z całą powagą, że zagadka ostatniego lotu Amelii została ostatecznie rozwiązana. Para pilotów miała zgubić drogę i zamiast na wyspie Howland wylądowali w pobliżu wysp Marszala. Tam zostali schwytani i zabici na miejscu lub zmarli w więzieniu. I wszystko byłoby jak najbardziej godne nagłośnienia, gdyby nie jeden mały szczegół. To, co nie udało się zawodowym ekspertom, udało się japońskiemu blogerowi. Mężczyzna odnalazł to samo zdjęcie w archiwum swojego kraju. W przeciwieństwie do Amerykanów, dotarł on także do podpisanej fotografii, a źródło ewidentnie wskazywało na to, że to słynne zdjęcie zostało zrobione zanim jeszcze Amelia zaczęła swoje przygotowania do lotu dookoła świata. I nie przedstawiało one tej zaginionej pary, a tylko grupę tubylców, którzy szykowali się do lokalnych regat. Bloger wykazał również, że ta fotografia została już wcześniej opublikowana w roku 1935 w jednym z japońskich przewodników turystycznych. To, co miało się stać sensacyjnym odkryciem, okazało się jedynie kolejną obaloną teorią, których na temat zaginięcia Amelii i Freda pojawiło się wiele na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o innych hipotezach. Choć są one mało realne, to dość mocno wnikły w świadomość amerykańskiej opinii publicznej, która, jak wiadomo, bardzo lubuje się we wszelkiego rodzaju spiskach i nierozwiązanych tajemnicach. A więc po kolei. Amelia miała pracować jako amerykański szpieg na usługach administracji Białego Domu, a jej lot był tylko pretekstem do wykonania tajnej misji szpiegowskiej na Pacyfiku. Z kolei mąż Amelii mocno wierzył, że jego żona po schwytaniu przez Japończyków została tokijską różą. Co to takiego? Posłuchajcie. Tak nazywano wówczas kobiety wykorzystywane w japońskiej rozgłośni radiowej do odczytywania propagandowych komunikatów, mających wywołać u angielskich oraz amerykańskich słuchaczy wrażenie, że japoński wywiad jest znacznie lepiej poinformowany niż był w rzeczywistości. Mąż Amelii osobiście badał taką hipotezę, ale po wysłuchaniu wielu godzin takich nagrań, które udostępnił mu amerykański wywiad wojskowy, stwierdził, że na żadnym z nich nie rozpoznał głosu swojej zaginionej żony. W listopadzie 2006 roku kanał National Geographic wyemitował film dokumentalny, który przypominał o teorii, która swoje zakończenie znalazła w sądzie. W latach 70. pojawiła się zaskakująca książka, w której opisano dalsze losy Amelii. Historyk Joe Klass twierdził, że słynna pilotka nie tylko przeżyła swój ostatni lot, ale nawet udało jej się wrócić do Ameryki. Po przeprowadzce do Nowego Jorku zmieniła nazwisko i ponownie wyszła za mąż.
miała wieść drugie życie jako Irene Bowlem, pracownica jednego z nowojorskich banków. Kobieta miała umrzeć kilka lat przed opublikowaniem książki, a swój sekret miała zabrać ze sobą do grobu. Zaskoczenie autora było ogromne, kiedy okazało się, że bohaterka jego książki nie tylko żyje, ale również wytoczyła przeciwko niemu sprawę i domagała się $1,5 miliona odszkodowania. Kobieta złożyła również oświadczenie pod przysięgą, w których zdementowała wszystkie rewelacje opublikowane w książce. Cała sprawa zakończyła się tym, że wydawca wynegocjował ugody z prawnikami Irene, a następnie wycofał cały nakład książki. Amelia Earhart wciąż powraca w kolejnych teoriach, ale jak dotąd nikomu nie udało się ustalić, jak naprawdę zakończył się ten jej ostatni lot. Póki co, nadal najbardziej prawdopodobną wersją pozostaje ta pierwsza, czyli ta mówiąca o tym, że piloci zbyt długo szukali miejsca do lądowania i w końcu zabrakło im paliwa. Następnie spadli do oceanu albo zginęli wskutek uderzenia o taflę wody, albo zatonęli razem z samolotem i osiedli na dnie Pacyfiku na głębokości około 3000 metrów. Nie ulega jednak wątpliwości, że zaginięcie tej kobiety jeszcze długo będzie pobudzać wyobraźnię Amerykanów. Nie bez powodu kustosz nowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie powiedział: nieodgadnione tajemnice są częścią naszej amerykańskiej historii. Interesujemy się nimi właśnie dlatego, że nie możemy odkryć prawdy o wydarzeniach z przeszłości. Jedną z największych zagadek Ameryki jest ostatni lot Amelii Earhart, a ona sama stała się dla nas Amerykanów naszą ulubioną, zaginioną osobą. Sprawa Marty del Castillo. Najgłośniejsze zaginięcie ostatnich lat w Hiszpanii. W życiu bohaterki naszej opowieści, Marty, technologia komórkowa odgrywała bardzo ważną rolę. Jak się miało później okazać, informacje zaczerpnięte z jej telefonu były ważne podczas późniejszych poszukiwań. Możemy nawet powiedzieć, że były to kluczowe elementy śledztwa. Dane z jej komórki wykorzystano zarówno przy ustaleniu tego, jak wyglądały jej ostatnie chwile przed zniknięciem, aż po próby wskazania osób za nie odpowiedzialnych. I choć w wielu aspektach okazała się ona niezwykle pomocna, to nie obyło się też bez kontrowersji, bo czasami te informacje, zamiast pchnąć śledztwo do przodu, po prostu gmatwały je jeszcze bardziej, a osobom podejrzanym pozwalały na zabawę z policją w kotka i myszkę. A przecież to tak, że od prawidłowego wykorzystania technologii komórkowej przez śledczych zależało to, czy uda im się rozwiązać zagadkę tajemniczego zaginięcia i odkryć, która prawda będzie tą jedyną, słuszną prawdą, bo w tej sprawie było ich co najmniej kilka, podobnie jak w wersji tego, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej styczniowej nocy w stolicy Andaluzji. 24 stycznia 2009 roku, choć była to sobota, Marta wstała bardzo wcześnie. Od samego rana pomagała mamie w domowych obowiązkach. Sprzątała, zmieniała pościel i robiła pranie. Jej rodzina zapamiętała ogromne podekscytowanie Marty, które nie opuszczało jej praktycznie od chwili, gdy się obudziła. Jej radość związana była z wieczornymi planami. 17-latka była umówiona z przyjaciółmi w pobliskim centrum handlowym. Nie mogła się już doczekać tego spotkania. Po obiedzie Marta postanowiła odpocząć w swoim pokoju. Oczywiście obowiązkowo z telefonem w ręku. Wrzuciła kilka fotek na social media. Słuchała swojej ulubionej muzyki. W międzyczasie rozmawiała na czacie z przyjaciółką. Gdy tylko zaczęła się przygotowywać do wyjścia, w mieszkaniu zadzwonił domofon. Tylko Marta wiedziała, kto przyszedł. Jej matka nie była zadowolona, kiedy dowiedziała się, że tym gościem był 19-letni Miguel Carcanio, były chłopak Marty. Para była ze sobą zaledwie 1,5 miesiąca. Miguel nigdy nie przypadł do gustu rodzicom dziewczyny.
Uważali go za lenia i obiboka. Nie podobało im się podejrzane towarzystwo, z którym się zadawał. Nic więc dziwnego, że poczuli sporą ulgę, gdy tuż po Bożym Narodzeniu Marta oznajmiła im, że z nim zerwała. Choć była w nim szaleńczo zakochana, z czasem zaczęła się go po prostu bać. Raz nawet zwierzyła się swojej najlepszej przyjaciółce, że od pewnego czasu 19-latek stał się bardzo zazdrosny, a przy tym ogromnie apodyktyczny. Wychodząc z domu, Marta powiedziała mamie, że musi z nim porozmawiać i raz na zawsze coś wyjaśnić. Więcej szczegółów obiecała zdradzić jej po powrocie. Pół godziny później na rozmawiającą parę natknął się ojciec Marty. Wracałem właśnie po pracy do domu z zakupami. Było mniej więcej w 5:30. Moja córka stała w drzwiach i rozmawiała z tym chłopakiem. Tuż obok stał jego skuter. Zanim wszedłem do bloku, oznajmiłem Marcie, że nie chcę, aby nim jeździła. To jedyne, co jej wtedy powiedziałem. Gdy wybiła 21, a 17-latka wciąż nie wróciła, matka postanowiła do niej zadzwonić. Czyżby jej córka zmieniła swoje wieczorne plany, z powodu których była tak podekscytowana? Przecież to byłoby do niej zupełnie niepodobne. A może poszła na spotkanie z przyjaciółmi prosto po zakończonej rozmowie z Miguelem? Wychodząc z domu, nie zabrała ani swojego portfela, ani torebki. Zostawiła również ładowarkę do telefonu. Bez tych rzeczy na pewno nie oddaliłaby się zbyt daleko. Nawet jeśli wcześniej z jakiegoś powodu zdarzało się Marcie zasiedzieć u znajomych, to zawsze dzwoniła wieczorem do rodziców, ponieważ wiedziała, że oni się o nią martwią. Jednak w sobotę nie zadzwoniła. Kolejne próby połączenia z nastolatką kończyły się fiaskiem. Jej komórka była wyłączona lub znajdowała się poza zasięgiem sieci. Od razu włączała się poczta głosowa. Podobnie o godzinie 22 i 22:30. Antonio, ojciec Marty, powiedział do swojej żony Ewy, że coś mu tam nie gra, że coś musiało się stać. Mama dziewczyny zaczęła obdzwaniać przyjaciółki swojej córki. Nikt jej nie widział tego wieczoru. Nikt nie wiedział, gdzie mogła się podziewać. Ktoś podał Ewie 2 numery do Miguela. Pod żadnym nie odbierał. Zaalarmowana przyjaciółka Marty przesłała rodzinie numer do Samuela, najlepszego przyjaciela Miguela. On odebrał od razu. Ewa powiedziała mu, że jej córka nie wróciła do domu, a ostatni raz była widziana właśnie z Miguelem. Samuel stwierdził, że chwilę wcześniej 19-latek zadzwonił do niego. Nie powiedział mu, co prawda, gdzie się obecnie znajduje, ale oznajmił, że spotkał się z Martą, którą odstawił pod jej blok dokładnie o północy. Gdy Ewa powtórzyła treść rozmowy swojemu mężowi, Antonio spojrzał na nią ze zdziwieniem. Przecież jeszcze nie wybiła północ. Pokazał jej swój zegarek. 23:05. Do północy, o której wspominał Samuel, brakowało prawie całej godziny. Po bezowocnym sprawdzeniu szpitali, kwadrans przed pierwszą, Antonio pojawił się na ulicy Leona 13. Nie bez powodu. To właśnie tam, na parterze bloku, przed którym zaparkował ojciec Marty, mieszkał Miguel. Podchodząc do zakratowanego okna, wciąż miał nadzieję, że może właśnie w tym miejscu odnajdzie córkę. Wewnątrz panowała jednak ciemność, a rolety były opuszczone. Zastukał w szybę. Raz, drugi, trzeci. I nic. Światło się nie zapaliło, a roleta nawet nie drgnęła. Wyglądało na to, że w mieszkaniu, w którym Miguel mieszkał razem ze swoim starszym, przyrodnim bratem Javierem, nikogo nie było. Zanim Antonio wrócił do domu, jego żonie udało się zdobyć kolejne numery telefonów. Okazało się, że były chłopak Marty miał co najmniej 6 komórek. Ewa wybrała jeden z nich i Miguel odebrał. Kobieta przedstawiła się. Powiedziała, że jej córka po spotkaniu z nim nie wróciła do domu. Usłyszała, jak 19-latek beznamiętnym głosem przedstawił dokładnie tę samą wersję, którą wcześniej usłyszała od Samuela. Że owszem, rozmawiali, a nawet pojeździli trochę po okolicy,
ale około północy odstawił Martę pod jej blok. Nic więcej nie widział, bo odjechał, zanim dziewczyna weszła do klatki schodowej. Ewa wściekła się. Stanowczym tonem zapewniła chłopaka, że jeśli jej córka szybko się nie odnajdzie, to naśle na niego policję. W odpowiedzi Miguel po prostu rozłączył się bez słowa. Po tym telefonie rodzina rozpoczęła poszukiwania. Pomagało w nich wielu znajomych. Kilkuosobowe grupki jeździły po całej Sewilli. Rozwieszali plakaty ze zdjęciem, sprawdzali parki i dyskoteki. Nic. Moja córka wciąż nie wracała, więc udałem się na policję, aby zgłosić jej zaginięcie. Wypełniłem stosowny formularz, ale policjanci powiedzieli mi, że jest jeszcze za wcześnie, aby rozpocząć poszukiwania. Że przecież jest sobotnia noc, więc Marta na pewno poszła na imprezę albo śpi u znajomych. Przyjęli zgłoszenia i kazali mi wrócić rano. O 5 nad ranem Antonio znów przyjechał na ulicę Leona 13. Towarzyszyło im wtedy kilka innych osób, biorących udział w poszukiwaniach. Rolety nadal były zasłonięte, ale przed blokiem stał skuter Miguela. Chłopak musiał być więc w domu, choć nadal nie odbierał żadnych telefonów. Drzwi otworzył Javier. Zaprosił wszystkich do środka. W przedpokoju stał Miguel. Miał spuszczoną głowę, a wzrok wbity w podłogę. Milczał jak grób, gdy ojciec Marty zadawał mu kolejne pytania. Gdzie ona jest? Gdzie ją zostawił? O której? Zamiast 19-latka na wszystkie pytania odpowiadał jego brat i przedstawił wersję, którą wszyscy dobrze już znali. Około północy para rozstała się przed szklarzem, kilka metrów od domu dziewczyny. Zachowanie Miguela od razu wydało się bardzo podejrzane. Dlaczego zamiast niego odzywał się Javier? Dlaczego chłopak ani razu nie spojrzał na żadnych ze swoich gości? Było coś jeszcze, znacznie bardziej złowieszczego niż utrata mowy Miguela. Od razu po wejściu do mieszkania wszystkich uderzył bardzo silny zapach środków czyszczących, zwłaszcza wybielacza. Tak jakby gruntowne sprzątanie zakończyło się dosłownie przed chwilą. Ale kto sprząta tak intensywnie o 5 nad ranem? Wracając do samochodu, Antonio kolejny raz powtórzył, że coś tu nie gra i wszyscy jego towarzysze się z nim zgodzili. Grupa poszukiwawcza o swoich spostrzeżeniach postanowiła powiadomić policję. Ojciec Marty opowiedział o zapachu wybielacza i dziwnym zachowaniu chłopaka, który prawdopodobnie widział zaginioną jako ostatni. Podał jego nazwisko, adres i wszystkie numery telefonów. Poprosił o sprawdzenie, czy chłopak mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem nastolatki. W odpowiedzi usłyszał tylko, że oczywiście zrobią to wszystko, ale w poniedziałek. Bo był przecież niedzielny poranek. Większość policjantów miała wtedy wolne, a spędzenie nocy poza domem przez nastolatkę, nawet jeśli wcześniej nie uprzedziła o tym rodziców, nie było przecież żadną zbrodnią. Ich słowa bardzo mnie zabolały. Jak to? To policja nie pracuje w weekendy? Nie zamierzałem się jednak z nimi kłócić. Wiedziałem, że ucieka nam cenny czas i z każdą kolejną godziną szanse na odnalezienie mojej córki spadają. Co mam zrobić? Dokąd się udać? Gdzie jej szukać? Odczuwałem ból i byłem bezradny. O pomoc poprosiłem mojego szwagra. Także miał na imię Javier. Pojawił się w domu swojej siostry w niedzielne popołudnie. Od razu wyruszył na poszukiwania. Sprawiał wrażenie człowieka, który wie, co robi. Nic w tym dziwnego. W przeszłości służył w Guardii Civil. Hiszpańska Straż Obywatelska jest formacją paramilitarną, stanowiącą część sił i korpusów bezpieczeństwa państwowego Królestwa Hiszpanii. Podlega bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa państwowego, a do jej zadań należy ochrona praw i wolności obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Wujek Marty swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do domu braci Carcanio. Zanim zapukał do drzwi ich mieszkania, postanowił porozmawiać z sąsiadami.
Pytał, czy widzieli może ostatnio Miguela, z kim był i jak się zachowywał. Jeden z jego rozmówców zapamiętał dziwną sytuację. W nocy, z soboty na niedzielę, około 2:00, widział przez okno, jak do budynku wszedł Miguel. Pchał przed sobą pusty wózek inwalidzki. Inny sąsiad miał psa z chorym pęcherzem. Z tego powodu kilka razy w nocy musiał wyprowadzać go na krótki spacer. Podczas jednego z takich wyjść wziął ze sobą śmieci do wyrzucenia. Dokładnie o godzinie 1:50 przy osiedlowym śmietniku zauważył dwóch mężczyzn. Nie widział ich twarzy, ponieważ było ciemno. Dodatkowo mieli oni na głowie kaptury. Za to bardzo dobrze dostrzegł, że jeden z nich pchał wózek inwalidzki, a na nim jakiś czarny pakunek przypominający zwinięty dywan. Człowiek z psem pomyślał wtedy, że to dziwna pora na wyrzucanie takich śmieci. Ale skoro on sam wyrzucał śmieci o tej godzinie, to inni przecież także mieli do tego pełne prawo. Gdy wujek Marty po raz pierwszy zapukał do drzwi oznaczonych numerem 78, nikt mu nie otworzył. Dopiero nocne walenie pięścią spowodowało, że usłyszał odgłos przekręcanego w zamku klucza. Nie wiedział, kogo ujrzał w progu, bo nie znał żadnego z braci. Gdy stanęli przed nim obaj, od razu zorientował się, który z nich jest młodszy. Ten starszy zachowywał się agresywnie. Zaczął krzyczeć na mężczyznę, głośno przeklinać i obrażać go. Były oficer Guardii Civil nie miał jednak w zwyczaju pozwalać komukolwiek na takie traktowanie. Chwycił gospodarza za gardło i błyskawicznym ruchem przycisnął do ściany. Przedstawił się grzecznie, a następnie sugestywnie zapowiedział, co może mu zrobić, jeśli zostanie do tego zmuszony. Podziałało. Starszy z braci natychmiast się uspokoił. Po chwili opowiedział dokładnie to samo, co wcześniej usłyszeli pozostali członkowie rodziny. Miguel rozstał się z Martą o północy, przed szklarzem. 19-latek potwierdził, że nic więcej nie wie na temat swojej byłej dziewczyny. Obaj zaprzeczyli, że w minioną noc wynosili ze swojego mieszkania cokolwiek, a już na pewno nie dywan na wózku inwalidzkim. Wujek Marty, wracając, zajrzał jeszcze do pojemników na śmieci, ale nie znalazł niczego, co mogłoby potwierdzić opowieści sąsiadów. Gdy pojawił się w domu swojej siostry, nie miał dobrych wieści. Jego zdaniem dwaj bracia kłamali jak z nut, co ewidentnie miało zdradzić ich zachowanie oraz nieświadome gesty. Bez owijania w bawełnę stwierdził, że jego siostrzenicy prawdopodobnie stało się coś bardzo złego, a ci dwaj, z którymi miał nieprzyjemność pogadać, wydawali się wiedzieć znacznie więcej niż mówili. O 19:00 Antonio trzeci raz pojawił się na posterunku policji. Tym razem w towarzystwie swojego szwagra. Nie wiadomo, czy brat jego żony miał na to jakikolwiek wpływ, ale policjanci w końcu postanowili wziąć się do roboty. Zaginięciem początkowo miał się zająć Wydział do Spraw Nieletnich, ale po zeznaniu, jakie złożył wujek dziewczyny, śledztwo natychmiast przekazano do Wydziału Kryminalnego. Od chwili pierwszego zgłoszenia zaginięcia mijało właśnie 17 długich godzin. Niedługo później do drzwi mieszkania braci zapukali funkcjonariusze. Na miejscu nie zastali jednak żadnego z nich. Otworzyła im kobieta, Maria Garcia. Przedstawiła się jako narzeczona starszego z braci. Pozwoliła policjantom rozejrzeć się po mieszkaniu bez wymaganego nakazu. Powiedziała, że spędziła w tym miejscu całą poprzednią noc. Uczyła się do egzaminu, a opuściła mieszkanie dopiero po 8:00 rano. To ewidentnie nie pasowało do zeznań ojca zaginionej, który już podczas pierwszego zgłoszenia powiedział policjantom o swojej wizycie pod oknem. W środku było zupełnie ciemno, tak jakby nikogo wewnątrz nie było. Maria zaprzeczyła jego słowom. Twierdziła przy tym, że przez całą noc paliło się światło w salonie, ponieważ inaczej nie mogłaby się przecież uczyć. Co więcej, nie słyszała, aby ktokolwiek w nocy pukał do okna. Słowa przeciwko słowom. Ale policjanci potrzebowali dowodów. Liczyli na to, że przesłuchanie Miguela pozwoli im poznać odpowiedź na pytanie, co się stało z Martą.
19-latek zeznał dokładnie to samo, co wcześniej mówił wszystkim, którzy pytali go o dziewczynę. Dodał tylko, że po rozstaniu przed szklarzem nie wrócił do mieszkania przy ulicy Leona 13. Pojechał prosto do domu rodziców swojej dziewczyny. Gdy zadzwonił do niego Samuel z wiadomością, że wszyscy szukają Marty, było już po północy. Może 15, może 20 minut. Miguel nie zmartwił się tym. Był przekonany, że jego była dziewczyna wkrótce da o sobie znać. Później położył się spać. Tylko dlaczego Samuel już o 23 powiedział matce Marty o tym, co rzekomo miało nastąpić o północy? Czyżby była to przygotowana wcześniej wersja, którą kolega Miguela zdradził zbyt wcześnie? On sam wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że Ewa musiała się przesłyszeć, bo on o niczym takim jej nie wspominał. Cała sprawa wydała się policjantom bardzo dziwna. Jednak w dalszym ciągu dopuszczano możliwość, że Marta po prostu uciekła z domu. O sprawie zrobiło się głośno i to w całym kraju. Głównie za sprawą rodziców, którym udało się nagłośnić zaginięcie córki za pomocą mediów społecznościowych. Antonio Del Castillo otwarcie oskarżał policję o brak zaangażowania i wytykał popełnione przez nich błędy. Co więcej, publicznie wskazywał osobę, która jego zdaniem była odpowiedzialna za zniknięcie Marty. Wielu hiszpańskich dziennikarzy zgadzało się z nim. Coraz więcej prasowych artykułów wywierało presję na policji. Media coraz częściej podkreślały, że głównym podejrzanym powinna być osoba, która widziała Martę jako ostatnia. A tą osobą był oczywiście Miguel. Dopiero 6 dni po zaginięciu nastolatki sprawdzono mieszkanie braci. Policjanci szukali plam oraz jakiegokolwiek materiału dowodowego. W środku było jednak bardzo czysto, niemal sterylnie. Środki chemiczne znajdujące się w detergentach użytych podczas sprzątania uniemożliwiły przeprowadzenie badań, w tym pobrania próbek DNA. Śledczy zarekwirowali wózek inwalidzki zmarłej kilka miesięcy wcześniej matki Miguela. Znaleziono na nim ślady biologiczne należące wyłącznie do Miguela. Badania za pomocą luminolu ujawniły dużą plamę krwi na podłodze w pokoju 19-latka. Próby jej wyczyszczenia wybielaczem uniemożliwiły jej zbadanie przez specjalistów, ale dały mocne podejrzenie, że w mieszkaniu tym doszło do przestępstwa. 4 dni później policja weszła do domu rodziców nowej dziewczyny Miguela. Z kosza na pranie wyciągnięto męską kurtkę. Ustalono, że nie tylko należała ona do Miguela, ale miał on ją na sobie w wieczór zaginięcia. Oddano ją do badań laboratoryjnych. Wyniki przyszły 13 lutego i nie pozostawiały żadnych złudzeń. Na poszewce kurtki znaleziono krew. Krew Marty. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że dziewczyna żyje, ale niestety potwierdziły się nasze najgorsze obawy. Po zapoznaniu się z dowodami, chłopak załamał się i przyznał do popełnienia zbrodni. Zeznał, że tamtego dnia oboje byli u niego w mieszkaniu. Nagle ich rozmowa przerodziła się w kłótnię. Wtedy posunął się za daleko. Chwycił za ciężką, szklaną popielniczkę i z całej siły uderzył nią Martę w głowę. Nastolatka upadła na podłogę. Mocno krwawiła. W pewnym momencie przestała się ruszać. Wtedy spanikował. Zadzwonił do swojego przyjaciela, a ten obiecał mu pomóc. Samuel przyjechał do niego pół godziny później. Razem zaczęli zacierać ślady zbrodni. W nocy ciało dziewczyny załadowali na skuter i zawieźli na pobliski most. Podczas wizji lokalnej Miguel pokazał policjantom, w którym miejscu ciało Marty wrzucili do rzeki. Śledczym wydawało się, że cała sprawa została rozwiązana, a ciało zamordowanej 17-latki wkrótce zostanie odnalezione. Ale wtedy nastąpił nagły zwrot. I jak się miało niedługo okazać, wcale nie ostatni. Jeszcze tego samego dnia Miguel został aresztowany i oskarżony o dokonanie zabójstwa. Dzień później informacje o tym podały wszystkie hiszpańskie dzienniki. Wtedy Miguel powiedział, że podczas wizji lokalnej kłamał.
Następnie przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Okoliczności śmierci dziewczyny pozostawały te same, ale w zacieraniu śladów zbrodni miał brać udział ktoś jeszcze. Marta nie została wywieziona skuterem, ale samochodem. Kierowca nie był pełnoletni. Miał niespełna 15 lat i ksywkę Kuko. Chłopaka natychmiast zatrzymano. Podczas przesłuchania zeznał, że przyjaźnił się nie tylko z Miguelem i Samuelem, ale i z Martą. Gdy w sobotni wieczór 24 stycznia złożył niezapowiedzianą wizytę Miguelowi, na podłodze w pokoju zauważył zwłoki Marty. Spanikował i chciał uciec, ale w drzwiach zatrzymał go Javier, starszy brat Miguela. Zagroził, że jeśli komukolwiek zdradzi, co właśnie zobaczył, skończy tak samo jak ona. Brat Miguela trafił do aresztu. Miał jednak mocne alibi. W noc morderstwa był w swoim barze, który prowadził. Po jego zamknięciu pojechał do innego baru. Spotkał się ze znajomymi i wypił kilka drinków. Do domu wrócił o 4 nad ranem. Nie było w nim Miguela. Drzwi otworzyła mu Maria. Niedługo później poszli spać. Jego zeznanie podważało dwa inne. Marii, która twierdziła, że całą noc była sama i się uczyła, oraz ojca Marty, który był przekonany, że w mieszkaniu nikogo nie było, a światło było zgaszone. Co więcej, po sprawdzeniu telefonu Javiera okazało się, że tamtego wieczoru pomiędzy 21 a 22 wykonał 4 połączenia. Wszystkie wykonał będąc w pobliżu swojego mieszkania, a nie ze swojego baru, jak sam twierdził. Było to o tyle ważne, że umiejscawiało go w pobliżu miejsca zbrodni i to już po tym, jak została ta zbrodnia popełniona. Według operatora sieci komórkowej z telefonu Marty wysłano SMS-a kilka minut po 20. W tym czasie z pewnością była ona w tym samym miejscu co Javier. Gdy jej przyjaciółka próbowała zadzwonić do niej 20 minut później, ktoś odrzucił połączenie, a następnie wyłączył komórkę. Śledczy byli przekonani, że w tym czasie 17-latka już nie żyła, a jej komórka znajdowała się wtedy w rękach sprawcy. Javier i Maria zostali aresztowani. Policja miała już 4 podejrzanych, ale w dalszym ciągu nie była w stanie ustalić, co tak naprawdę stało się z Martą i gdzie ukryto jej zwłoki. Całą sprawę jeszcze bardziej zagmatwał Miguel. Choć wcześniej przyznał się do dokonania zabójstwa, wkrótce po raz kolejny zmienił wersję wydarzeń. Tym razem jako sprawcę wskazał nam swojego 15-letniego przyjaciela. Byli we troje. W pewnym momencie wyszedł z pokoju, a gdy po jakimś czasie do niego wrócił, zobaczył, że Marta leży martwa na podłodze. Jej spodnie były opuszczone do kostek. Na dziewczynie leżał 15-latek, który wciąż trzymał swój nóż przy jej gardle. Na szyi dziewczyny owinięty był kabel elektryczny. Trzecia wersja. Nagłe uderzenie popielniczką w głowę zmieniło się w duszenie i gwałt. Także sprawca był zupełnie inny. Takiej wersji zaprzeczył Kuko, co nie zdziwiło policjantów. On też wycofał swoje wcześniejsze słowa. Tym razem stwierdził, że tamtej soboty, 24 stycznia, w ogóle nie był w domu Miguela, a do przedstawienia takiej wersji przemocą zmusili go przesłuchujący policjanci. Tuż po przedstawieniu nowej wersji wydarzeń, Miguel oświadczył, że on też chce opowiedzieć o wszystkim jeszcze raz. Tym oto sposobem przedstawił śledczym 4. już wersję. Już nie był tylko świadkiem gwałtu, ale także czynnie w nim uczestniczył. Podobnie jak w samym morderstwie. Zmienił się również sposób pozbycia się zwłok. Ciało nie wylądowało w rzece, ale w pojemniku na śmieci, owinięte w 2 czarne foliowe worki i wywiezione z mieszkania wózkiem inwalidzkim. Niczym dywan, co było zgodne z pierwszymi zeznaniami sąsiadów Miguela. Javier i Maria zostali oskarżeni o składanie fałszywych zeznań oraz ukrywanie przestępstwa oraz zacieranie śladów. A następnie oboje zostali zwolnieni z aresztu. Sędzia uznał, że ich rola w zbrodni była najmniejsza, więc mogą oni poczekać na swój proces we własnym domu. W areszcie pozostał Samuel, który usłyszał te same zarzuty. Dlaczego on także został zwolniony? Odpowiedź na to pytanie odkryli hiszpańscy dziennikarze.
Dowiedzieli się oni, że Maria była córką jednego ze znanych andaluzyjskich polityków. Sugerowano więc, że w przypadku tej pary zadziałały po prostu wpływy i znajomości. Miguelowi i Cuco, poza zarzutami, jakie usłyszała pozostała trójka, dołożono gwałt i zabójstwo. Prokuratura była przekonana, że dysponuje mocnymi dowodami, a wszyscy oskarżeni z pewnością wylądują w więzieniu. Pierwszy sądzony był 15-letni Cuco. Z racji swojego wieku, jego rozprawa odbyła się przed sądem dla nieletnich. Zgodnie z hiszpańskim prawem, jako osoba niepełnoletnia, nie mógł zostać skazany na więcej niż 6 lat zamknięcia w ośrodku dla młodocianych przestępców oraz dodatkowe 3 lata nadzoru. Zeznał w sądzie, że tamten sobotni wieczór spędził w domu, a do przyznania się do winy został zmuszony przez przesłuchujących go policjantów. Funkcjonariusze zaprzeczyli jego słowom. Jako dowód prokurator przedstawił dane dostarczone przez operatora sieci, które wskazywały jasno, że około północy chłopak wykonał kilka połączeń telefonicznych, będąc na ulicy Leona XIII, czyli w pobliżu miejsca zbrodni. 24 marca 2011 roku oskarżony nieletni został uznany winnym jedynie składania fałszywych zeznań i zacierania śladów. Sędzia podkreślił, że jeśli nie znaleziono zwłok, to trudno o przekonujące dowody na to, że w ogóle doszło do gwałtu i morderstwa, a już na pewno nie wystarczają do tego, aby uznać, że przestępstw tych dopuścił się oskarżony. Wyrok, jaki usłyszał 15-latek, spotkał się z potępieniem hiszpańskiej opinii publicznej. 3 lata zamknięcia w ośrodku dla nieletnich. Do części wyroku zaliczono okres, w którym ten chłopak przebywał w areszcie, a to oznaczało, że zostanie zwolniony przed upływem roku. W październiku 2011 roku rozpoczął się główny proces dorosłych oskarżonych. Powołano 90 świadków i 14 biegłych. Akta liczyły ponad 6 tysięcy stron. Rozprawy relacjonowało 150 dziennikarzy z 40 redakcji. Miguel upierał się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że nie chciał zabić swojej byłej dziewczyny. Co więcej, próbował całą winę za tę tragiczną w skutkach kłótnię zrzucić na ofiarę. Marta miała zmuszać go do tego, aby porzucił swoją obecną dziewczynę i wrócił do niej. Zagroziła mu nawet, że jeśli tego nie zrobi, to poinformuje ją o wszystkich jego zdradach. To dlatego się zdenerwował, stracił nad sobą kontrolę. To dlatego chwycił za popielniczkę i w przypływie złości uderzył nią Martę. Zaprzeczył przy tym, że był obecny przy porzuceniu zwłok. Mieli to zrobić Samuel i Cuco, a on w tym czasie czyścił ślady w mieszkaniu. Pozostali oskarżeni do niczego się nie przyznali. Zaprzeczyli oskarżeniom, twierdząc, że zostali do tego zmuszeni, ponieważ policja chciała jak najszybciej zamknąć całą sprawę. Proces zakończył się 29 listopada. Do więzienia trafił tylko Miguel na 20 lat. Pozostałych uniewinniono. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że przedstawione przez prokuraturę dowody były niewystarczające i nie można było wykazać ponad wszelką wątpliwość, że ktokolwiek poza Miguelem brał udział w zabójstwie. Byłem zdruzgotany tym, że mieszkam w kraju, w którym wymiar sprawiedliwości jest daleki od zadowalającego. Prokurator zapewnił mnie, że dysponuje na tyle mocnymi dowodami, że żaden z nich się nie wywinie. Tymczasem okazało się, że gdyby zabójca mojej córki sam się nie przyznał, on także zostałby uniewinniony. Ciała Marty do tej pory nie odnaleziono, choć policja podejmowała kilkanaście prób jego zlokalizowania. 29 kwietnia 2013 roku jedno z kolejnych miejsc zdradził odsiadujący swój wyrok Miguel, a przy tym kolejny raz zmienił wersję wydarzeń. I to tak bardzo, że opinia publiczna długo nie mogła wyjść z szoku. To nie on zamordował Martę, ale jego brat, który wcześniej został uniewinniony. Według nowej wersji przeprowadził Martę do mieszkania. Po pewnym czasie zostawił ją samą w pokoju i poszedł pomóc Javierowi wywiesić pranie. Wtedy bracia pokłócili się między sobą. Powodem awantury był kredyt hipoteczny.
Javier potrzebował pieniędzy, ale był już zadłużony w banku, więc namówił brata, aby to on wziął kredyt na siebie. Miguel nie miał stałej pracy, a więc Javier sfałszował zaświadczenie o jego zarobkach. Był tylko jeden problem. Miguel nie miał pieniędzy na spłatę rat. Nie zapłacił nawet tej pierwszej. Gdy bank zagroził zajęciem mieszkania, Javier się wściekł. Ich kłótnia przerodziła się w rękoczyn. Krzyki i odgłosy walki usłyszała Marta. Wybiegła z pokoju. Próbowała rozdzielić braci. Wtedy Javier wyciągnął z zapaska pistolet i jego kolbą kilka razy uderzył dziewczynę w skroń. Ciężko ranna 17-latka wróciła do pokoju, gdzie upadła, a po chwili zmarła. Wtedy przyszedł Cuco, ale gdy zobaczył, co się właśnie wydarzyło, uciekł. Bracia umieścili ciało dziewczyny na wózku inwalidzkim, a następnie przenieśli je do samochodu Javiera. To on prowadził. Miguel jechał za nim na swoim skuterze. Po pewnym czasie skręcili w lewo w okolice starej farmy. Zwłoki wrzucili do głębokiego rowu i przysypali gruzem. Następnego dnia o tej nowej wersji zdarzeń mówiły wszystkie hiszpańskie media. Skazany za zabójstwo Marty oskarżył o jej śmierć własnego brata. Policja najpierw dokładnie sprawdziła wskazane przez niego miejsce porzucenia ciała, a następnie uznała nową wersję wydarzeń za niedokładną, niewiarygodną i całkowicie zmyśloną. Choć okazało się, że wspomniany kredyt został rzeczywiście zaciągnięty, nic nie wskazuje na to, że sama zbrodnia wyglądała tak, jak opisał ją poprzedniego dnia skazany 2 lata temu sprawca. 3 lata później Miguela w więzieniu odwiedził ojciec Marty. Błagał go o wskazanie miejsca, gdzie znajdują się szczątki jego córki, tak aby rodzina mogła je wreszcie odpowiednio pochować. Ta wizyta nic nie dała. Miguel stwierdził, że nie wie, bo to nie on wywiózł z mieszkania zwłoki. W kwietniu 2021 roku policja, analizując jeszcze raz całą sprawę, doszła do wniosku, że nie wszystko podczas przeprowadzonego śledztwa zostało wykonane tak, jak należało. Okazało się, że nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie wtedy dawała technologia komórkowa. Ówcześni detektywi wystąpili do operatorów sieci wyłącznie o dane wykonanych połączeń oraz wysłanych wiadomości tekstowych i takie dane otrzymali. Wykazy dostarczone przez operatorów stwierdzały jedynie, z jakiego miejsca podejrzani odbierali i nawiązywali połączenia oraz skąd SMS-owali. Nie poproszono jednak o głębsze analizy, choć takie dane były w roku 2009 jak najbardziej dostępne. Podejrzani nie musieli używać swoich komórek, a jedynie mieć zasięg. Stacje przekaźnikowe i tak rejestrowały ich logowania do sieci. Zebranie tych danych wskazałoby, gdzie tamtej nocy byli i w jakich kierunkach się przemieszczali. Policjanci nigdy tego nie zbadali. Śledczy postanowili naprawić ten błąd. Okazało się, że aktualnie można było namierzyć tylko jeden telefon ze wszystkich tych, jakich w roku 2009 używali podejrzani. Komórka Miguela wciąż znajdowała się w więziennym depozycie. Telefon zabezpieczono i przekazano biegłym do analizy. Od tego czasu do opinii publicznej nie przedostały się jakiekolwiek informacje o wynikach tych badań. Należy więc chyba przypuszczać, że odzyskane dane nadal są analizowane. Być może w końcu na tej podstawie uda się ustalić, gdzie sprawcy wywieźli zwłoki zamordowanej nastolatki. Ojciec Marty nadal szuka ciała swojej córki na własną rękę. Pomagają mu bliscy i rodzina. Na razie bez rezultatu, więc wciąż bez odpowiedzi pozostaje najważniejsze pytanie w tej sprawie. Gdzie jest Marta? Sprawa Suzanne Lyle. Zaginięcie studentki, które doprowadziło do zmiany amerykańskiego prawa. Suzanne Lyle miała 19 lat. Była najmłodszym dzieckiem Douga i Mary. Rodzina mieszkała w niewielkim miasteczku Bolston Spa w stanie Nowy Jork. Cicha i nieśmiała dziewczynka od najmłodszych lat była oczkiem w głowie wszystkich członków rodziny. Wrażliwa na krzywdę innych, nikomu nie odmawiała pomocy. Radosna i zawsze uśmiechnięta, a przy tym niezwykle ambitna i pracowita. Uwielbiała się uczyć. W wolnych chwilach pisała wiersze.
Z wyróżnieniem ukończyła zarówno szkołę podstawową, jak i liceum w swoim rodzinnym miasteczku. Z racji swoich zainteresowań rozpoczęła studia informatyczne na Uniwersytecie Stanowym. Wytrzymała tam tylko jeden rok. Nie dlatego, że nagle straciła motywację do nauki. Wprost przeciwnie. Uznała, że poziom na tej uczelni jest dla niej stanowczo za niski. Na zajęciach się nudziła, ponieważ całą wiedzę, jaką przekazywali jej wtedy wykładowcy, Suzanne od dawna miała w małym palcu. Będąc jeszcze w liceum, moja córka potrafiła w ciągu kilkunastu minut rozebrać na części pierwsze swój komputer, a później samodzielnie złożyć go od podstaw. Całymi godzinami mogła opowiadać o nowych modelach, kartach pamięci, dyskach i parametrach. Słuchaliśmy wszyscy z wielkim zainteresowaniem, ale tak naprawdę nikt z nas nie rozumiał nawet połowy z tego, co do nas mówiła o komputerach. Nic więc dziwnego, że już po pierwszym roku studiów Suzy, bo tak mówili do niej przyjaciele, postanowiła zmienić uczelnię. Przeniosła się bliżej domu, na Uniwersytet w Albany, niecałe 40 km od jej rodzinnego domu. Zamieszkała w akademiku na terenie uczelni. Przeprowadzka zbliżyła ją nie tylko do rodziców, ale także do jej chłopaka. Richard był od niej o kilka lat starszy. Poznali się jeszcze w liceum, do którego chodzili. Ona dopiero rozpoczynała naukę. On wtedy prawie ją kończył. Połączyła ich wspólna miłość do komputerów. Wspólne rozmowy na czacie szybko zmieniły się w randki. Suzy całkowicie mu ufała. Tak bardzo, że pozwoliła Richardowi tak skonfigurować jej komputer, aby mógł uzyskać do niego zdalny dostęp. Na swoim monitorze widział, co jego dziewczyna robi i z kim pisze. Nastolatce to nie przeszkadzało. Nie miała przecież nic do ukrycia. Z czasem zauważyła jednak, że jej chłopak zaczął się robić coraz bardziej apodyktyczny. Próbował kontrolować Suzy niemal na każdym kroku. Wymuszał informowanie go o każdym jej wyjściu z domu lub z uczelni. Chciał wiedzieć, z kim się spotyka i o czym z tym kimś rozmawiała. Suzan czuła się osaczona, a początkowe szczęście coraz bardziej zaczęło przeradzać się w poczucie osaczenia. Pierwsze kłótnie były tylko kwestią czasu, a każda kolejna awantura przybierała coraz ostrzejszą formę. Kilka razy postanowiła go rzucić. Ich rozłąka nigdy nie trwała jednak zbyt długo. Skruszony i przepraszający za swoje zachowanie chłopak odwiedzał ją z kwiatami i prosił o kolejną szansę. I tak on dostawał. Po pewnym czasie zapomniał o swoich obietnicach i ponownie próbował ją we wszystkim kontrolować. Aby uniezależnić się finansowo od rodziców, Suzan podjęła pracę na pół etatu, a w zasadzie dwie, i to w dwóch różnych miejscach. Jedną z nich była praca w firmie komputerowej w miasteczku Troy, 15 minut jazdy samochodem z jej uczelni. Ale podróż środkami komunikacji miejskiej zajmowała prawie godzinę. Drugim etatem było stanowisko sprzedawczyni w sklepie z grami wideo w centrum handlowym. Znacznie bliżej, bo zaledwie niecały kwadrans autobusem. Nieposiadająca prawa jazdy Suzy każdego dnia po skończonych zajęciach zamiast na kawę z przyjaciółmi szła na przystanek, skąd odjeżdżała do pracy. Grafik Suzy był wypełniony po brzegi i nie pozostawiał praktycznie czasu na nudę, nawet w weekendy. Wraz z nadejściem każdego nowego tygodnia, dziewiętnastolatka ściśle i konsekwentnie podążała ustalonym wcześniej harmonogramem. W poniedziałek, 2 marca 1998 roku, swój dzień rozpoczęła od egzaminu. Bardzo się stresowała, ale po jego zakończeniu była pełna nadziei na dobry wynik. Później pozostała na uczelni, gdzie do godziny 16 miała zajęcia. Po zjedzeniu obiadu na kampusowej stołówce udała się na pobliski przystanek autobusowy. W poniedziałki sprzedawała gry komputerowe przez 4 godziny, od 17 do 21. Po zamknięciu sklepu tą samą linią, dokładnie o godzinie 21.20, odjechała w stronę kampusu.
tuż przed wyjściem z pracy ze służbowego komputera wysłała maila do swojego chłopaka. Poinformowała, że wszystko u niej ok. Obiecała, że zadzwoni, jak tylko dotrze do akademika. Choć Richard do późna niecierpliwie czekał na ten telefon, Suzy już się nie odezwała. Co więcej, nie odbierała, gdy zaniepokojony brakiem kontaktu kilka razy próbował się do niej dodzwonić. Gdy chłopak kładł się spać, wciąż wierzył, że nic złego się nie stało i że ten nieoczekiwany brak kontaktu wyjaśni się następnego dnia. Zaraz po przebudzeniu Richard ponownie zadzwonił do swojej dziewczyny. Jej komórka była wyłączona. Pojechał na jej uczelnię, ale nigdzie nie mógł jej znaleźć. Koleżanki z jej pokoju twierdziły, że 19-latka nie wróciła na noc do akademika. Po tej informacji Richard natychmiast zadzwonił do rodziców Suzy, aby oznajmić im, że ich córka zniknęła. Państwo Lyle od razu skontaktowali się z ochroną kampusu. Złożyli oficjalne zawiadomienie o zaginięciu córki. W odpowiedzi usłyszeliśmy jednak, że jest zdecydowanie za wcześnie na takie zgłoszenie. Przekonywano nas, że spędzenie nocy poza akademikiem nie jest niczym niezwykłym wśród studentów. Uspokajali, że wkrótce wszystko się wyjaśni. Ale ja czułem, że stało się coś złego. Zapewnienia ochrony, że Suzy niebawem się odnajdzie, nie uspokoiły rodziców. Oboje wiedzieli, że takie zachowanie było do niej zupełnie niepodobne. Nigdy wcześniej nie opuściła swojego akademika na noc. Nie imprezowała, nie piła alkoholu, nie brała narkotyków. Po godzinie ponownie zadzwonili do ochrony kampusu. Po kolejnym zbagatelizowaniu zgłoszenia, Doug nie wytrzymał. Zrobił szefowi ochrony taką awanturę przez telefon, że ten wysłał jednego ze strażników, aby sprawdził, czy 19-latka pojawiła się na swoich zajęciach. Nie było jej, ani na uczelni, ani na kampusie. Właściwie to nikt jej nie widział od poprzedniego dnia. Tylko jedna z jej koleżanek twierdziła, że widziała ją z daleka, jak wysiadła z autobusu na przystanku, kwadrans przed 22. Choć tak naprawdę nie była pewna, czy była to ona. Po sprawdzeniu okazało się, że autobus, którym Suzy zawsze wracała z pracy, przyjeżdżał planowo 10 minut później i poprzedniego dnia nie miał opóźnienia. Współlokatorki zaginionej powtórzyły strażnikowi to, co wcześniej powiedziały Richardowi. Suzanne nie wróciła na noc. Dopiero wtedy ochrona uniwersytecka zdecydowała się przyjąć zgłoszenie i rozpocząć wewnętrzne dochodzenie. Państwo Lyle zostali poinformowani, że zaginięcie ich córki zostało przez władze uczelni zgłoszone do nowojorskiej policji, która od tej chwili miała się zajmować sprawą. Tak jednak nie było, o czym Doug i Mary nie mieli wówczas pojęcia. Policja została oficjalnie powiadomiona, ale dopiero 2 dni później, gdy Suzanne, nie dając znaków życia, nie przystąpiła do kolejnego z zaplanowanych egzaminów. Policyjne śledztwo już na samym początku potwierdziło to, czego obawiała się rodzina. Suzy przez kolejne dni nie pojawiła się w żadnym ze swoich miejsc pracy, nie brała udziału w zajęciach. Z nikim się nie kontaktowała. Lyle'owie rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Ojciec 19-latki zadzwonił do banku, aby sprawdzić, czy jego córka wypłaciła po swoim zniknięciu jakiekolwiek pieniądze. Okazało się, że tak, i to aż 3 razy. We wtorek rano jej karta została użyta do wypłaty pieniędzy z bankomatu przy przystanku autobusowym, z którego zawsze korzystała. Drugi raz około godziny 16 pieniądze wypłacono z bankomatu w sklepie spożywczym, oddalonym o 2 km od uczelni. Wszystkie pobrane kwoty wynosiły równo $20. I wtedy pojawiła się nadzieja na szczęśliwe rozwiązanie. Suzanne zawsze wypłacała z bankomatu równo $20, nigdy mniej i nigdy więcej. Taki zwyczaj, którego zawsze przestrzegała. Czyżby zatem dziewczyna postanowiła uciec z domu?
a może jedynie spróbowała odciąć się na kilka dni od wszystkiego i wszystkich. Za taką hipotezą przemawiał również fakt, że przed każdą z trzech wypłat wpisano poprawny PIN do karty, a tylko Susie, no i Richard znali ten kod. Policjanci postanowili przejrzeć nagranie z monitoringu, aby to sprawdzić. Okazało się jednak, że w dwóch miejscach tego dnia nie działały kamery. Trzecia, ta umiejscowiona w sklepie spożywczym, działała prawidłowo, ale skierowana była wyłącznie na kasjera i nie obejmowała samego bankomatu. Dokładnie w czasie, gdy karta zaginionej została użyta do wypłaty pieniędzy w sklepie, kamera zarejestrowała czarnoskórego mężczyznę w czapce z daszkiem, który kręcił się przy ladzie i spoglądał w stronę bankomatu. Po ogłoszeniu w mediach stosownego komunikatu człowiek ten zgłosił się do nas. Liczyliśmy, że widział osobę wypłacającą pieniądze i zapamiętał jej wygląd. Niestety nie pomógł on policji. Twierdził, że nie zwracał uwagi na osoby korzystające z bankomatu. Jedynie wyglądał przez okno, ponieważ umówił się ze znajomym przed sklepem. Sprzedawca także niczego nie widział. Na pokazywanym mu zdjęciu nie rozpoznał zaginionej dziewczyny. Detektywi postanowili zbadać każdy z możliwych tropów. Dlatego zainteresowali się drugą osobą, która znała PIN karty, Richardem. Po przesłuchaniu rodziców 19-latki, śledczy wiedzieli, że jego związek z zaginioną nie należał do idealnych. Co więcej, Mary Lyle zeznała, że dwa tygodnie wcześniej udała się z córką w podróż do swojej matki. Po drodze odwiedziły Richarda. Wtedy Susie dała chłopakowi kopertę. Swojej mamie powiedziała, że była to koperta walentynkowa, ale kobieta nie była tego taka pewna. Sądząc po nastroju, jaki Susie miała tamtego dnia, nie wykluczała, że mógł to być list pożegnalny, kończący ich burzliwy związek. Richard został wezwany na przesłuchanie. Kartkę walentynkową wyrzucił, a jej treści nie pamiętał. Upierał się, że Susan nie tylko go nie rzuciła, ale nawet się zaręczyli. Chłopak miał żelazne alibi na wieczór zaginięcia. Był u kolegi, a ten to potwierdził. Zapytany wprost, czy ma cokolwiek wspólnego ze zniknięciem dziewczyny, Richard powiedział, że zna swoje prawa i nie będzie z policjantami rozmawiać bez obecności swojego adwokata. Poproszony o zgodę na udział w badaniu wykrywaczem kłamstw, odmówił. Była to jedyna rozmowa z policją, na jaką się wtedy zgodził. Nie był aresztowany, więc nie musiał z nimi rozmawiać. W śledztwie detektywi nigdy nie wykluczyli w pełni Richarda z kręgu osób podejrzanych, podobnie jak nie wykluczyli innych mężczyzn. A jednym z nich był niejaki John Regan, który w roku 1993 został aresztowany za próbę uprowadzenia uczennicy liceum w hrabstwie Saratoga, w bezpośrednim sąsiedztwie domu państwa Lyle. Policjanci rozważali także powiązanie sprawy Susie z podobnym zaginięciem sprzed 13 lat. W roku 85 w tajemniczych okolicznościach zniknęła inna studentka z tej samej uczelni, Karen Wilson. Nie znaleziono jednak żadnych powiązań. Sprawdzono również wszystkich skazanych gwałcicieli z tej okolicy, którzy krótko przed zniknięciem zostali zwolnieni z więzienia. Choć jeden z nich był przez pewien czas uważany za osobę podejrzaną, ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Śledczy początkowo zakładali, że Susie mogła nigdy nie dojechać do swojej uczelni. Zakładano, że została uprowadzona zaraz po wyjściu z pracy, zanim jeszcze wsiadła do autobusu. Przesłuchiwany kierowca początkowo zeznał, że widział w autobusie podobną dziewczynę, ale na pewno nie wysiadła ona na przystanku przy uniwersytecie. Policjanci zmienili zdanie dwa miesiące później, gdy na parkingu przy tym właśnie przystanku znaleziono sklepowy identyfikator Suzanne. Leżał w trawie 30 metrów dalej. Aby zgubić lub wyrzucić tam identyfikator, dziewczyna po wyjściu z autobusu musiałaby iść w przeciwną stronę niż powinna, kiedy chciałaby dojść do akademika.
Wtedy detektywi wysnuli nową hipotezę. Dziewczyna dojechała na miejsce i dopiero tam została uprowadzona. Doszło do szarpaniny, podczas której plakietka odpięła się i upadła na ziemię. Tylko kto był porywaczem? Czy porwana go znała? A może po prostu pojawiła się w złym miejscu o nieodpowiedniej porze? Policja robiła wszystko, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Miesiąc przed zaginięciem Suzanne zwierzyła się jednej ze swoich koleżanek z pracy, że od jakiegoś czasu ktoś ją śledzi. Był to ktoś, kogo nie znała. Jednak opowiadając o tym, 19-latka śmiała się. Traktowała tego tajemniczego mężczyznę bardziej jako cichego wielbiciela niż jakiekolwiek zagrożenie. Tak przynajmniej odebrała to jej koleżanka. Śledztwo nadal trwało, ale spodziewany przełom nie nastąpił. W międzyczasie zmarł ojciec Suzy. Jego żona wciąż kontynuowała poszukiwania. Skontaktowała się z kilkudziesięcioma wróżkami, które wskazywały najróżniejsze miejsca. Większość z nich dotyczyła zbiorników wodnych, co mogło sugerować, że zaginiona nie żyje, a jej ciało zostało zatopione. Wiele z tych lokalizacji zostało sprawdzone przez policję, ale nie natrafiono na żadne ślady. W roku 2016 do Mary Lyell zgłosiła się firma dysponująca zaawansowanym sprzętem do badania dna rzek i jezior. Zupełnie za darmo zgodzili się pomóc w poszukiwaniach. Przez kilka miesięcy sprawdzano wiele lokalizacji w całym hrabstwie, niestety bezskutecznie. Dwa lata później detektyw zajmujący się sprawą oświadczył, że nie wierzy w szczęśliwe zakończenie tego śledztwa. Wierzę, że doszło do zabójstwa. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna została zamordowana. Czy jest jakakolwiek szansa na to, że uciekła z domu i w tajemnicy przeniosła się do innego miasta lub stanu? Oczywiście, że jest. Ale na takie rozwiązanie nic dzisiaj nie wskazuje. Zajmowałem się wieloma podobnymi sprawami i moje doświadczenie podpowiada mi, że najprawdopodobniej poszukiwana przez nas dziewczyna jest ofiarą zabójstwa. Suzanne Lyell do tej pory nie wróciła do domu. Jej dalsze losy pozostają nieznane. Nie wiadomo, czy żyje, choć jej rodzina do dziś wierzy, że tak. Jej zaginięcie przyczyniło się do zmiany amerykańskiego prawa. Rok po tym zaginięciu wprowadzono w życie ustawę o bezpieczeństwie w kampusach, zwaną potocznie prawem Suzanne. Ustawa nałożyła na uczelnie i uniwersytety stanowe obowiązek opracowania i natychmiastowego wprowadzenia w życie szczegółowego planu działania w sytuacji dokonania na ich terenie aktu zabójstwa, porwania lub zaginięcia. Dodatkowo nałożyła na służby ochrony wszystkich placówek edukacyjnych w kraju obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwej policji stanowej o każdym zgłoszonym im przypadku zaginięcia. Wkrótce, prawdopodobnie, zostanie wprowadzona w życie kolejna zmiana prawna przypisywana zaginięciu Suzanne. Obecnie w Senacie stanu Nowy Jork przygotowywana jest ustawa mająca drastycznie podnieść kary za przestępstwa kryminalne popełnione na terenie szkół i uczelni oraz w obrębie 300 metrów od nich. Ustawa czeka właśnie na podpis gubernatora. Tymczasem pusty pokój Suzanne wciąż na nią czeka. Mary Lyell nadal wierzy, że pewnego dnia jej córka wróci do domu. A nawet jeśli nie, to ma nadzieję, że przynajmniej dane jej będzie dowiedzieć się tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Bo najgorsza jest właśnie ta niewiedza. Wtedy nawet informacja o śmierci wydaje się tą lepszą wiadomością. Odcinek powstał na podstawie reportaży i artykułów prasowych takich dziennikarzy jak Jen Baxter, William Kennedy czy Mark Hoover. Wykorzystano także doniesienia zamieszczone w portalach informacyjnych Claremont Sun, Medium i Toledo Blade oraz informacje ze strony internetowej Unsolved Mysteries. Odcinek powstał na podstawie filmu dokumentalnego dostępnego na platformie Netflix pod tytułem Out of Thin Air. Wykorzystano również artykuły publikowane w magazynie Arctic and Antarctic, dzienniku The Guardian, serwisie BBC oraz na portalu Island News Polska. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Doris Rich, Thomas Divine, Brennan Buddy, Joe Klass i Adam Woog
oraz artykułów prasowych opublikowanych w Air and Space Magazine i na stronie amerykańskiego radia publicznego. Wykorzystano również informacje zawarte w filmie dokumentalnym kanału National Geographic. Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego o tytule Gdzie jest Marta, dostępnego na platformie Netflix, oraz artykułów prasowych El País, La Razón i Diario de Sevilla, opublikowanych na hiszpańskim portalu Criminalia. Odcinek powstał na podstawie podcastów Crime Junkie, Cold Case Detective i Trace Evidence. Wykorzystano także artykuły opublikowane w Daily Mail, CBS News, Post Star oraz New York Times. Opisy zmian prawnych zostały przedstawione w oparciu o informacje zawarte na stronie Senatu Stanu Nowy Jork.